na południu. O. Jak ją przekroczą, to powiedzmy, że kończy się jurysdykcja Border Patrol, nie wiem, zaczyna się tam jurysdykcja ICE, czy FBI, czy czegokolwiek tam. Tak czy inaczej, to są główne taski. Prosiłbym, żeby wszyscy zachowali to minimum RP, żeby jakoś to fajnie wyszło. My będziemy z Gazem, z Zeusami, będziemy to kontrolować w miarę, plus będziemy się dołączać też w trakcie, jeżeli będzie potrzeba. Będziemy jakieś wskazówki potencjalnie dawali, jeżeli będzie mało zrównoważony ten mecz, powiedzmy. Także zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Ja mam pytanie. Jeżeli są jakieś pytania, które mogą słyszeć pozostałe frakcje, to teraz, jeżeli nie, to za chwilę przejdę na... Ja mam pytanie do wszystkich, takie globalne. Jak oni nas złapią i zamkną nas w tym areszcie, tak? Aha, jeszcze sekunda, bo zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. Jak zostaniecie zamknięci w areszcie, to powiedzmy, że posiedzicie tam 10-15 minut i zostaniecie tepnięci z powrotem, będziecie mogli jeszcze raz. Dziękuję. Jeżeli przejdziecie przez granicę na dole, to was automatycznie tepie na północ i możecie sobie jeszcze raz... Tak, szachy, ty. Nie? No. Meksykańskie. Odpowiedziałem na pytanie, Wacu? Owszem. Dobra, jeszcze chyba Bardos miał pytanie? Tak, czy jest jakieś oficjalne przejście tutaj przez granicę, czy nie ma żadnego? Jest jedno oficjalne przejście, ono jest obecnie zamknięte. Jeżeli chcecie, to możemy je otworzyć. Myk polega na tym, że to jest takie przejście, po prostu jest brama w płocie, nie? To nie jest takie oficjalne przejście. Ale śmiejecie się, a są takie bramy wzdłuż granicy. To nie jest po prostu uczęszczane, regularne przejście graniczne, tylko to nieoficjalne takie, no. A czy obok bramy jest płot, czy to jest po prostu sama brama? Płot jest na całej długości granicy. Także musicie albo go rozcinać, albo ramować, albo cokolwiek. Potem jeszcze przejdę do naprawy, ale to już powiem Border Patrolom, jak tam możecie potencjalnie naprawić. Możemy z Enhanced Movementa przebiegać przez ten płot? Jest dość wysoki, więc albo się wyspniecie po jakichś pojazdach. A, i pojazdy też mam będę respi potencjalnie, jeżeli będzie potrzebne. Arment? O, no dobra, to już mi odpowiedziałeś. Arment, co to jest ta Ement Farm? No to jest... Tam milicja się zbiera. To jest farma Yellowstone. Tam tortury są prowadzone. Gazu, a na tym Ement Farm jest zbudowane jakieś zabudowanie, czy to jest po prostu punkt na mapie? Nie, no tam są zabudowanie. Dobra, jakieś konkretne jeszcze pytania? Czy jeżeli macie pytania takie... Na weekend? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania takie... Tylko jest w pytanie jedno. Frakcji, to do miasta Pierre? Jakieś śmieć? No, ale panowie, to przechodzimy na obserwatora, czy śmieć? No, nie, jeżeli jest śmierć, to jest respawn, możecie sobie grać dalej. Będziemy grali, aż się zgodzi. O, Igi! O, na Igi! Nieskończona ilość. Ktoś jeszcze o coś pytał i mówił się ktoś. Pyta, chciał, miasta, miejscowości, czy są jakieś... Nie ma, to jest po prostu jakieś pogranicze losowe, nie? Ja mam pytanie. Dużego. Nowy Meksyk i tak dalej. Słucham. Są skawy na mapie. Border Patrol Base, to rozumiem, Border Patrol się respi, a ten element z far... No było przed chwilą odpowiedziane, tam jest ta milicja cywilna. A tu dzięki, sorry, spałem. Dobra, myślę, że chyba możemy zaczynać, nie? Tak. Ja mam tylko taki publiczny apel do imigrantów. Pamiętajcie, to jest trochę jak Area 51. Wszystkich nas nie zastrzelą. Dobra, zawsze możemy spróbować. JJ jeszcze się chyba o coś pytał. A to kojarzysz ten sposób na uczelni? Dobra, potem Rzymek, nie teraz. Będziemy mieć jakieś działa po razie czego, jak będzie wrzucić. Let's go! Outcom nie jest determined. Go, let's go! Jeszcze raz, JJ, bo nie słyszałem tego pytania. Outcom nie jest determined, czyli nie wspieracie jednej frakcji bardziej. Zobaczymy po prostu, jaki będzie wynik. Dobra, i jeszcze taka jedna sprawa. Zaczniemy, powiedzmy, 20:45. W międzyczasie ja wszystkim powiem, co i jak. Możecie sobie tam dobrać sprzęt z arsenałów i tak dalej. Także 20:45 zaczynamy taką faktyczną grę. Dobra, Dobra, jestem. Ja idę porozmawiać z Border Patrol. Jakbyś mógł powiedzieć tej cywilnej milicji, że tam mają ten arsenał, że jest ograniczony i że mają dostępną broń, ale ciuszków nie mają?
Czy inaczej, nie, oni nie mają broni. Właśnie nie mają broni, bo każdy ma jedną broń, mają amunicję i takie różne rzeczy, wiesz, takie, które się zużywają po prostu. I powiedz im, że mają po prostu robić co uważają i że mają rywalizować, jeżeli chcą, z Border Patrol, a jeżeli nie, to mają z nimi współpracować. I mogą być jakieś tam, wiadomo, spiny i tak dalej. Chciałbym, żebyś mniej więcej takim to tam wytłumaczył, nie? Jak to ma wyglądać. Kurwa, mam trochę... Tak na szybko, wiesz. To powiedz im, co tam mniej więcej mają w, no, mówię, itemki i tego typu rzeczy. Pojazdy, jak coś, to będziemy im respić. Dobra. Dobra, panowie, gdzie jest dowódca? Gościu pytał, żeby wybrać jakiegoś lidera z naszego klanu. Gdzie jest dowódca? Gdzie jest Karsenek? Kontrol slash. Na numery tej. Widział ktoś Karsena? Jest jakiś Karsena? Widział ktoś Karsena? Karsen! Co? Dobra, słuchaj. Sprawa wygląda tak. Że tu w garażu macie pojazdy i do tego budynku są większość drzwi może być używana tylko przez was, nie? Bo macie po prostu tam perka, że możecie je otwierać. Tak, żeby Meksykańcy nie spierdoliły, nie? Tu macie pojazdy i teraz ja wam jeszcze uruchomię jedną rzecz. Dobra, chodź tutaj. Otwórz mi te bramy, bo ja je teraz nie otworzę. Dziękuję. I teraz tak, te pojazdy pod scrollem mają opcję naprawienia płotu. Podjeżdżacie do płotu, który jest rozwalony, tam wzdłuż tego muru. Wybieracie tą opcję i powinno go naprawić. Jak nie, to będzie naprawiać serca. Możecie sobie wybrać pojazdy, tam z tyłu stoją dwa kłady. Jeżeli będzie potrzeba do robienia pojazdów, to po prostu mi dajcie znać na czacie globalnym, nie? I prosiłbym po prostu, żeby nie spamić na tym globalnym, żeby... No. Bo ja mam domyślną... Ja jestem, ale czekaj chwilę. Domyślną mam w Radiu 56. Z kim ja się kurwa tym łączę? Nie, to tam częstotliwości zupełnie losowe. Możecie sobie wybrać częstotliwości, mnie to nie obchodzi tak naprawdę, nie? 50. Ty jesteś głównym i nie odpowiadasz przed nikim w sumie, więc możesz sobie zarządzać jak chcesz. Dobra. To wszystko od ciebie? Tak, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to na globalnym, chyba że teraz już. Też pode mnie podlega. Ja tak, wszyscy podlegają pod ciebie. Dobra, ja pytanie. Arsenał. No. Czemu jesteś Eminemem? Nie wiem. Arsenał jest na piętrze, pierwsze drzwi po prawo, jak się wejdzie po schodach. Stop. Dobra, pytanie mam do ciebie. Jedno. Dobra. No. Czy SWAT ma jakieś inne pojazdy, czy używamy tych samych pojazdów? Używacie tych samych pojazdów. Możecie furgonetkami potencjalnie jeździć, albo mówiłem, że możecie się wozić śmigłowcami, nie? Tylko, że musiałbym dorzucić śmigłowiec z ławką, bo jest tylko... Nie, będziemy używać, nie ma sensu. Okej, dobra. To tyle. A patrolowcy mogą używać śmigłowca? Raczej do transportu. Są piloci wyznaczeni. Poza pilotami chciałbym, żeby nikt nie pilotował, nie? Tak jest, jak najbardziej. Jak się chcesz podzielić, jak my jesteśmy QRF? Andym i Fokker, fajnie jakbyście pilotowali jeden śmigłowiec naraz, nie? Ale jeżeli będzie potrzeba jakiejś ewakuacji czy coś, to ten drugi też możecie brać. Znaczy długie to myślę, że nie ma sensu. Dobra, to tyle ode mnie. Dobra, to tak. Dobra, witam wszystkich Meneli. Widzę, że się dzielicie się na jakieś grupki, bardzo fajne. I teraz tak. Teraz tak, ja będę siedział na waszym kanale Side, więc jeżeli chcielibyście coś RP i tak dalej, będziecie czegoś potrzebowali, to po prostu piszcie mi na Side, okej?
I jeżeli w sumie już czegoś teraz potrzebujecie, jakieś pojazdy czy coś, z tym, że chciałbym, żeby to w większości było piesze jednak przechodzenie przez... Nie, no nie pojazdy, pizdy jeżdżą. Dobra. Macie magazynki do pistoletu? To tyle. Tam macie pełno... Macie itemki do RP pod plusem, ale pod zegarkiem też jest żarcie i iPhone bodajże, także tam sobie zobaczcie te zegarki. Macie jeszcze miejsce. Ja dobra, jak będziecie coś chcieli, jak będziecie chcieli coś technicznego, to na globalnym, jak będziecie chcieli coś RP, to na sajcie. Dziękuję. Uwagi, Misza, do tego CC wywalicie kokainę? Kolta. Takie kokainy, weźcie to do plecaka. Przynajmniej dwie patrzcie. Dobra, to bierzemy jakąś broń, wiecie? Ja przyjąłem makara. No i jak tam? Nie wiem, co miałem im powiedzieć. Powiedziałem mi, że mogą rywalizować, nie? No. Że jest to wskazane i że mają tam odnawialne rzeczy, tylko amunicja magii. No i git. No i do traktora wsiadł. Ty włączyłeś symulację tym budynkom na farmie? Tak. Znaczy, włączyłem dynamiczną. No dobra, czyli mogą otwierać. Znaczy ten główny, ja nie wiem czy ten główny miał czy nie, bo ja tego chyba głównego nie ruszałem, tylko te z tyłu. To idę sprawdzić. To od farmy, tylko nie aktualizuj na całej mapie proszę, bo zaraz pierdolny. Musiałem zaktualizować tam przy Meksykańcach, bo nie chciało mi się zaktualizować Zeusa. Okej, chodzi mi o to, żebyś na 100 metrów tam aktualizował przy tym, że będzie potrzebne. A co tam za cywil chodzi na ty? No. Dzięki. Ja za każdym razem. Dobra, bo oni jeszcze chyba chcieli konie, czy coś? No, milicja chciała konie. Właśnie, zaraz... I teren sobie ustawcie na... Ja im powiedziałem, że oni mają customowy ekipunek i oni dodatkowego nie dostaną do tego ekipu, po jakiejś broni czy coś. Nie z nimi pogadać. Ale nie powiedziałem, co pojadę. Nie chcę, że mnie schowa teraz. Dobra, panowie, chcieliście te konie, nie? Daj sobie jednego spróbować, bo gazu powiedział, że są zbugowane. Nie, one nie są zbugowane, nie. No to dawaj konia! Dawaj. Ile tych koni chcecie? Wszystkim. Jesteśmy kurwa na farmie w końcu, nie? Dokładnie. A jak da się ujeżdżać krowy? Ja chcę krowę. Nie ma krowy. Dawaj, są dawaj. Chyba krowy, ale... A nie wiem w sumie. Ale nie da się na pewno na nich jeździć. Mamy sobie farmę, więc dawaj. Ej, to chwila, moment. To skoro my jesteśmy... Czy my współpracujemy z Border Patrolem? Nie. Możecie współpracować, możecie rywalizować. Zobaczcie, czy możecie ich dosiąść. Możesz strzelać z tego? O kurwa, zajebiście. No dobra, to jest, ale nie widzą, czy to jest wszyscy na koniach. Ale wiecie, co jest minusowe? Jakoś musimy tych zajebistych rzeczy mamy przewodzić. No to jak chcecie, nie? To już się to... A to jest za mną? A nie, to jest zamia, olol. Soy el fuego que arde tu piel. Tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Soy el fuego. Ej, dobra Karol, będę mógł się pobawić i sobie tam wiesz, pobyć czasami na granicy albo coś. No tak, no luz. Bo chyba tutaj nie ma za bardzo co technicznie. No tak. Ja będę po prostu monitorował tę sytuację. No ale ty też chyba będziesz tam się bawił, co? No tak, no gdzieś tam sobie roleplayuję w międzyczasie. Podoba mi się to, że oni to możemy razem. Już do mnie piszą. Podoba mi się to, że oni tak się podzieli na te grupy. Właśnie, fajnie było jakbyś siadł na side'a na którejś stronie. Przez moduły sobie może zmienić Zeus Side Channel. I ja siedzę na cywilnej, jakby czegoś potrzebowali takiego RP, nie? Wtedy mi piszą na side'zie. No, dobra, idę do nich. No jestem, spokojnie, co jest? No. Dobra, Bad Guy, wyjdź z arsenału. Czemu na mnie chcesz potestować? O nie. Tak, te kamienie... No te kamienie... Po które to były te kamienie? Ty, zobacz jak mi razy, jak nogę poraniłeś. Zobacz. Co? Chłopaki, bo widać pistolet. One są jako granaty. O kurwa, ale to kaleczy mocno. No kaleczy mocno, dlatego proszę nie nadużywać, nie? Ja się nie zaspokojenę. No jak czy... Jezu, gdzie ty te kamienie nosisz? Rok macie. 20 euro. Kamienie macie pod granatami, nie? Żołnierzy, ej, to wszystkich, te kamienie są dojebane, weźcie sobie parę. I mi się rzuca jak granatami.
Tylko prosiłbym, panowie, prosiłbym, żeby nie nadużywać kamieni, żeby nie rzucać w pojazdy. Nie testowałem tego na pojazdach, ale... To nasza kostka. Ale ja mam 300 kamieni. Proszę nie rzucać kamieniami w pojazdy, bo nie jest to przetestowane, nie wiem co się będzie działo. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie wy jesteście? Na północy. Maksymalnie? No, praktycznie przy granicy mapy. Okej. Macie wyznaczone granice tej mapy, w sensie taką ograniczoną? Tak, tak. No to wiadomo, nie? W tym się trzymacie. Dobra. Proszę nie wybiegać poza. Mógłbyś mi zresztą konie, coś zobaczyć. Na północy. No właśnie, konie. Nie macie GPS-ów? Nie dałeś tam. A to ja nie dawałem tych arsenałów, ale... Mam wykrywasz mi za to. Unlucky, no cóż mogę powiedzieć. Idziecie na kompasy, chociaż kompasy macie? Tak, no to widzicie, to idziecie na północ, nie tak jak mówiłem, bo jest odwrócone. Czyli na południe. A nie, na południe, tfu. No. Na południe. No. Możemy... Ale tak poza roleplayem to chyba działa ten dwa, że jak po prostu zoomujesz mapę i ją otworzysz, to otworzy na twojej pozycji. Tak, tak, to tak działa. Co wykrywać, tak powiem. Cio pierdziele. Panie, to jest najprawdziwsze bogactwo, jak się kupuje mazonek do armii, to ma tyle rzeczy. A ja mam akurat, nie mam, mogę mi coś wydawać. Ja też. Nie tylko ty masz aluminiową wodę. Mam dwie cegły kokainy. Amikos. Ty, bo jeden nie może się ruszyć przez tego konia. Kto? Rudy. A ten nowy go? Wychodzi, tak, i nie działa. No ja nie wiem, mi się tego nie bugowało. Ja je testowałem i jeżeli nie zsiadasz w jakieś pojebane sposoby, to działa. On się zbugował. O, Kubony stracił. Co to baran robi? Nie wiem go. Nie chcę się siedzieć na side channelu tam u kogoś, bo oni raczej będą strzelać do nich. No to nie wiem, okej. Okay. Oni raczej stali. Jakbyś na Border Patrol mógł wsiąść na side channel. No ale chodzi o dobra. Kurwa czat tylko, no przecież co ci zmienia? Ale po co ten czat? Dobra, nie wiem, no, wyjebane. Jakby... nieważne. No dobra, no i... Tam dwóch już popierdala. No. Czemu Fokker kręci śmigło, zamiast latać śmigłowcem? Może jest pośledzony. Termo na propsie. Idę na bardzo szkole PD. O Jezu, oni sobie dobrali te kamizelki, które ja tam wrzuciłem wszyscy. Ej, fajnie. Patrz jak biegną! Kto? Ten Dehos? Nie ma mnie tam. Zapierdalają, a nasi się, znaczy nasi, czyści się jeszcze nie ruszyli. O nie, ta muza z przodu napierdala. O nie. Daj, idę im krzyknąć, idę im krzyknąć. Którym, zielonym czy niebieskim? Ja mogę niebieskim. Zielonym. Panowie, bo tam Meksykańcy już ruszyli, a wy jeszcze z bazy nie wyjechaliście, nie? Tak tylko. Bo mi utknął w koniu. Unlucky, to musi wyjść do lobby i wejść z powrotem. Jak wsiedliście w 10 na konia. To szybko odprawa. 70, tak? Sugeruję zacząć ruszać, bo Meksykanie już biegną do granicy. Dobra. Okej, Rimson, chodź ze mną. Kasan, jakie radio? Kurwa, jakie? 470? Krótkie. Znaczy, można wstać krótko. Okej, ustaliliśmy... Nie będziemy mieli, bo kurwa... Ja już mam na dodatkowym test. Aha, dobra. Opłynę spoko. Kalsen, możesz nosić przy sobie dwa radia, nie? Tak tylko mówię. Dobra, chuj tam. Jestem kierowcą. Jesteś kierowcą. Dobra, pracuję. Weźmy się na 4 tak. Spakon. Panie kierowcy, zgarniamy auto i jedziemy. Tak, dawajcie tak, to ja mogę. Okej, Linco, zbijamy się do bazy. Jesteś? Tak, jestem. Ja mogę tam pojechać jakimś takim independent ziomkiem? Możesz, no rób co chcesz. Ty w sumie poinformuję zielonych, że tego, że w okolicy działają jeszcze inna milicja, nie?
tam dalej na granicy. Mogłem się prawić losowy, no. Ja, już rozjebali bramę. Bo debile otworzyli jedno skrzydło. Takie pytanie, można radio pożyczyć, żeby ewentualnie współpracować? Radio pożyczyć? No. Tak. No, ale powiedziałem, że on może być u mnie tak po prostu. Bo tam w środku wygadają się, że tam... Pamiętaj, żeby screeny jakieś robić, nie? Robiłem to. Ktoś się ze mną przejechać na granicę kładem? Mogę, ale to sekunda. Dobra. Kurwa, tak mi się długo ładuje ten arsenał, no. No nie! Już ktoś pinguje jakiś biskup. Zobaczysz? Dobra, tak, już patrzę. Halo, halo, co jest? Nie wiem, jak możesz naprawić koło jakiś kamień po drodze. Wiecie, że możecie sobie wymieniać koło zapasówki, nie? Ale dobra, okej, okay, naprawię was. Oni jeżdżą we czterech, kurwa, w tych pojazdach patrolowych. Prawidłowo. Jadą... Jeden samochód jedzie mniej więcej w dobrym kierunku, żeby przejąć jeden oddział tam. A na kładzie... To ty jesteś na kładzie tu? Tak. No ja jestem tu przy kładzie. Chcesz ze mną pojechać? A masz jakiegoś a czekaj, ja sobie zaraz wczytam coś. Ja sobie właśnie zrobiłem losowego. Zapomniałem Ace of Arsenal. To jest Independent, czy jaka strona? Blueford. Oni są już przy granicy. Muszę sobie jakiegoś fajnego czyścioszka zrobić. O nie, znowu pink, zobaczysz? Bo ja robię, włączam arsenał teraz. Mm-hmm. No kurwa, nie dawaj im tych koni, bo one są zbugowane, jak już ci mówiłem. Przecież testowaliśmy i one też były zbugowane. Ale to, kurwa, kiedy? To mam pamięć chyba. A co, no, znowu, kiedy? Się, no, kurwa, się, znowu się wjebali na konia? No kamera mi się zepsuła, nie mogą nic z tym zrobić. Tapałem i nie działa, nic. Dobra, no to, dawaj szybko. No to niech wyjdą do lobby i nie wsiadają na konie, no nie. Powiedziałem to, tak, tak. Powiedziałem, żeby nie wsiadali na konie. Ten deko, już kurwa się do mnie doszpeje, wziąłem 4 magazynki, żeby podstrzelać. No poczekaj, muszę jakąś fajną broń sobie wybrać i muszę wyglądać jak czar. Ja dałem, ja wiesz co dałem? Ty wyglądasz jak Karl Erickson, tylko taki kurwa wyśledzony. Ej. Czemu tak mówisz? Uff, samo mi kamerę obraca.
Dobra, jakiś fajny grip. Jeho! Skopij mi tego kładę od razu. No kurwa! No weź, mordo! Bendeko! Gringo rozjebało płot budowa. No co? Trzeba być szybki. No. Jadę. Uważaj, jak wyjdę się ma, bo to są skałki, a trochę do przodu dam. Okay. Ja się zapnę trochę do przodu. Co, budowa, co oni tam odpierdalają na tym? No! I by to powiedzieć, przyjechali tam budowę tego, to bym tak. Dobra, ja. No nie wziąłem sobie airplagu. Ja też. Ja już jadę. O, to grubo te skałki. Zepnij się do przodu, tak jak ja. Tak srogo przetepał, praktycznie pod nich. No. Gdzie twoja postać? Bo ja widzę, gdzie twój Zeus jest, a nie widzę postaci. No, nie wiem, przy granicy już. Ja już widzę, jak tam biegają. Aha, fajnie. A tepnęło, przeniosło mi postać bez kłada. No tak, bo ten kład nie był zaktualizowany. Co tam, rozpierdoliliście się? Tak. Trzeba powoli jeździć, bo tu jest trochę tych skał. Wiem. Już was naprawię. Oprócz mi się zachciało. Dobra, potrzebujecie leczenia czy czegoś? Nie. Nie poczekaj, prawda? Dobra, prewencyjnie was uleczę. Dobra, dzień.
No i jak tam? No, stałem przy budowlańcach i przyjechała policja, się nim zajęła, tego wzięła ich za tego, za mur. Tak? Tak! Normalnie za tego, w kajdanki za mur przynieśli. I naprawili tło, czyli skrypt działa generalnie. I jakiś Meksykanin już się przedostał, czy nie? Bo na razie widzę, że tego. Nie, bo jeszcze nikt. Na razie widzę, że... A nie, czekaj, tu są, przedostali się. Jakiś Axel przeszedł. Siedzi w krzaku. Gdzie on jest? Na prawo, JJ... Gdzie? Nie, JJ. Tak, JJ, bad guy, baletki i jakiś Axel. Nie widzę, czekaj. Czekaj, gdzie na prawo? Na prawo, zaktualizuj sobie typów. Widzę. O kurwa, co komandosi. Czekaj, oni nie przeszli jeszcze, ty, co ty mówisz? No nie przeszli jeszcze, oni są przy granicy. A, dobra, faktycznie. Myślałem, że to po drugiej stronie płotu jest. Blue for... dobra, zobaczmy. Ale lata śmigło. Halo. Tak. A, halo. Dobry. Możesz sobie wziąć śmigacza i jedziesz gdzieś tam do kogoś. O, Armel. No. Jak wysoko mój internet upierdala i jedziemy. No. Ok, plus. A wiesz, jakie radio mają chłopaki? 50. Jakiegoś pendecho odwalić na granicy. Zobaczymy, można co się przetepać, radio, można przetepać część tych. A jeden w ogóle sam zapierdala? No może tak się podzielić. No nie wiem, no daj im wolną rękę, stary. Samemu to nie fajnie. No zobacz, zapierdalaj. Nie wiem, czy widzisz tego na lewej flance. Nie, bo ja teraz robię loadout. Właśnie, zajebali mi tego typa? Nie, to kto to leży marzy? Ja robię Meksykańca, chcę ze mną Meksykańcem być? Niby mogę, ale czekaj. Ja mam tylko swojego tego. Mam swojego militanta. Idę sobie. No dobra, ja sobie... Border Patrol, proszę pana, dokumenty kontroli. Pani, ja dokumentów przy sobie nie noszę. Żona by mnie zajebała, jakbym zgubił. Dobrze, tutaj. Albo proszę, czy pan jest pan w stanie stwierdzić swoje obywatelstwo amerykańskie? Yes, dobra, sure. ma pan broń, wierzę panu. No, dziękuję bardzo. Co tam, panowie funkcjonariusze, jak tam dzisiaj? Obserwujemy właśnie incydent na granicy. Kamieniami rzucają. Kamieniami rzucają się właśnie. To nieładnie. Bardzo nieładnie. No to jeszcze nie można strzelać po drugiej stronie. Ale wie pan, jak ja strzelę, to nie będzie na pana. Ale to nie racja. Myśl. Ej, a jak oni strzelą po tej stronie granicy swojej do naszych, to wtedy chyba możemy. No a tylko strzelamy tylko u broni własnej. Albo w celu użycia środku przymusu bezpośredniego. Nie wiem, ale jest ich za mało, a chyba więcej tych Meksykanów jest. Może jedźmy na drugą stronę coś robić, bo... Mi się wydaje, że jakbyśmy ich teraz zaczęli napierdzielać, to byłoby przekroczenie jakby uprawnień. No bo jednak jest dysproporcja sił za duża. A no, możliwe. Ale mówię, ja tam mogę strzelić, to... No tak, panie, my to się nie znamy. Ja panu w ogóle nie widziałem. Dobra. Redu, co jest? Jadę patrolować. Thank you.
fuck! Strzelają do mnie pomocy! No patrz, ja panu pokażę, jak to się przychodzi. Do pana obo. Widzi pan? Dobry pan moment. Bo to... One są... Cisza! Dlaczego my naprawiamy takie dziury? Żeby tacy jak on, wtedy nie przechodzili. Kurwa Mikołaj! Kurwa, nie ma swoje radikalne. Ty powiedz co naprawdę. Rozumiem pan naszą pracę? Rozumiem panowie naszą pracę, dlaczego to robimy? Rozumiem już kurwa, tu nie są budowniczowie, to jest święty Mikołaj, jego gromada. Ja rozumiem. Smacznego tego życzę jak najbardziej. Strzelaj ci. G2. To jest tutaj. Wait, G2. Jest. Nie wiem, po prostu poszedł na tą farmę i się próbował zatrudnić u nich. A gdzie tu się spierdala, tak? No panie kurde. Do celu. Dobrze, dobrze wam idzie, powodzonka dalej. Chcesz jeszcze przeczytać? Nie, resztę wyłapali na razie. O nie. O, dobrze. Armawka w natarciu. Kolnap strażnik graniczny zgłasza, czy ktoś mnie słyszy? Nie! Tak? Nie. Nie. Rzeka, tu jest koryto, tu mają przejścia. Pytanko od Boga, czy chcecie kawałek, że tak powiem, podwózkę? W bok, tak, gdzieś? Konie. No, bo konie. Nas zauważyli i będą nas śledzić. Dobra, teraz. Dobra. Przejechałem przez granicę, skurwysy. No właśnie, w lewo czy w prawo chcecie? W prawo. No w prawo, bo poszliśmy teraz w lewo. Dla zmyłki. Będziemy z budowlańcami szli w sumie. Jesteście w jednym oddziale? Tak. Ale chodzi mi o to, że z nikim innym, tak? Czy... Nie. To jest sporo wszystkich. Znaczy, dobra, opuśćcie oddział i zróbcie jeden, żebym mógł was przetapać. Alfa 2-4. Ej, jesteś tutaj? Ale się zielony, czyli to... Tak, jestem. No, powiedz im, żeby nie strzeli przez granicę, to głupie trochę. No właśnie, no to tak jakby gdyby tutaj wojska... Czekaj, strzelają przez granicę? Tak, no tak. Jesteśmy po tej stronie i do nas strzelają. Znaczy, to było chyba ze strony milicji, także no... jakby nie mam na nich wpływu, nie? Z czarnego pojazdu też strzelali. A, to no czarny pojazd jest milicji. A żółty też chyba. Tak. Border Patrol ma białe pojazdy z zaznaczeniami zielonymi. A jak z żółtego do nas strzelali, to... No to niewiele mogę zrobić. Dobra, czy ja to jest drużyna? Sebastiano El Gibono? Tak. Dobra, zaraz będzie te... O, widać ich tam, pan miodu. Gdzie? To jest białe. Ci przyjaciele... Dobra, ja lecę, jak coś to piszcie. No. Panowie, może bananka? Słucham, o co chodzi? A bananka? Bananka, spokojnie, nie... Okay. Panowie, ja nie... Proszę.
Weź tu przyleć, bo jest awaria. Jest? A nie, sorry, przypadkowo, to chciałem. Okej. Proszę pana, proszę pana! Chyba tam jakiś żółty pikap podjeżdża do was. Ej, bo ktoś spierdala wam tam po górze, zobacz. Na tym milicję. Tam! Tam! Biegnie tam. Jeden z nich! Tam biegnie, spierdalamy! No już na to się... Interesuj się. O kurwa, no. Rosjanie. Ty, ja myślałem, że to masz. Ty, on też sobie nie chce. No i kurwa. To Jacek kamienie. Tu raczej na razie nikogo nie znajdziecie, możecie bardziej na prawo iść. No okej, okay, no czekamy na transport zaraz. Okej, okej. Bo w ogóle to jest jakiś bug, że nie można wejść na ten paka? Nie, te pojazdy po prostu nie mają paki zaprojektowanej. A, to szkoda, że tego wcześniej nie wiedzieliśmy. No. Dobra, to idziemy na prawo. O, dawaj. Czekaj. A. Które prawo? Znaczy... Kurwa, że nie wiedział, że my jesteśmy. Czekaj. Góra jest... My to... Już mam. Popierdalane. Kurwa mać! No i zobacz, co żeście narobili. No to chodź, ale ja tego nie zrobiłem. Zjebało się, co? No patrz. Ja panu wytłumaczę, jak to było, patrz. Bo my tutaj łapaliśmy tylko to jego mości, nie? No. No i zjeżdżamy z tej górki, a raczej mój podkomendny senior Andrzej. Skurczymyk. Andrzej. Andrzej, jo Andrzej, ja jo Anton, jo Andrzej. I ten, i on zjeżdżał i ktoś tu skałę położył, ja podejrzewam, że to oni. To no możliwe, tak. Dobra panie, jadę El Paso, jadę, ale mogę wam tego pick-upa wyciągnąć. On też jest mechanikalinem, zobaczcie jego mojdę. Cicho tam. Wrócić, nie? Że, tylko żeby świateł nie zwykł. Dobra, luzik. Ej, Franek, Franek! Co, Andrzej? No. A tego Meksykańca tam na pacę to nie pierdolnie? Nie. A przecież oni już są tam, o. A dobra, o okej, okay, dobra. Maria, ty w tym. Ojej! Uwaga panie, bo muszę wycofać. Maria, to ja wiem, że... Już ją! No.
Ty Marian! Jestem Marian, pamiętasz! Halo! Marian! Marian, no nie bądź tak! Jestem Andrzej! Niebieskich! Niebiesko-biały! Be cicho, bo tak obelnie dostaniesz! Nie, ja to nie, nie, ja takich zabawek nie lubię. Ło panie, ale... Uwaga! Coś się narobił. Coś ty kurwa... No panie, panie, działa, dobra panie, ja panu... Panie, ja to panu naprawię, czekaj. Zaraz panie, wyklepiemy. Zaraz wyklepiemy. Ja już takiego botnika nie znajdę. To wyjmiemy z mojego wozu i damy tobie, spokojnie. Kurwa, człowiek, dwa, ten sprzęt bardziej niż odone, kurwa. Dobra, moment, bo muszę wyjąć. Kurwa. No i... Patrz co, żeś narobił jeden z drugim. Wóz konserwacji, kurwa. Panie, śmiga. Co on tam robi za ogrodzenie? Dobra, dziękuję bardzo. Za darmo dla panów funkcjonariuszy. No, no. Dobrze, dziękujemy bardzo. A ja mam pytanie. Słucham. Co tam robi tamta granica? A co to tam jest? A to ja nie wiem, panie. Kto to wie, kto to wie? To są wasze pojazdy, nie moje. Ja pierdolę, kto do tego CBP kurwa rekrutuje, to ja nie wiem. Budę! Gazu? No. Orientujesz się, na jakiej częstotliwości oni siedzą? Nie. Ale przed chwilą właśnie Watykan i Bardos mnie jako Meksykańca poniżyli, bo tak, albo mi, prawie by mnie rozstrzelali, ale dzięki mojej umiejętności perswazji albo dzięki ich łasce zostawili mnie tylko, okradli mnie do naga i pozwolili mi uciec tego, w stronę muru. Powiem ci, że fajne to było. Na 6-9, kurwa, się domyślnie dowództwo. Karol. No? Patrz do mnie, nie wiem czy nie widzisz, po prawej stronie. Poczekaj, bo ja muszę powiedzieć coś tam Karsowi. Dobra, dobra. Co jest? No. Halo, halo? Halo. Ktoś tu pingował. Sorry, pomyłka. Dobra, to idę. To.
Halo, halo, panie dowódco, odbiór. Carlsen, zgłoś. Kubackiewicz, słyszysz mnie? Carlsenik, zgłoś, halo, odbiór. Kto mówi? No tutaj mówi jeden z twoich podkomendnych. Sprawa wygląda tak, że myśliwy zgłosił nam, że gdzieś na wysokości waszej bazy na wschód jacyś Meksykanie biegają po górach. Fajnie byłoby, jakby ktoś to sprawdził. Zrozumiałeś? A tym skontaktuj mnie z Kubackiewiczem i powiedz mu, żeby ustawił swoją pozycję na mapie. Kubackiewicz, słyszysz mnie? No ja właśnie podlatuję na bazę z gościem, fuck, który se koło rozwalił jakby. Zaraz podlecę do granicy, jak się go zapytam. Carlsen wywołuje ponownie, tutaj jeden z agentów. Sprawa wygląda tak, że dzwonił jakiś myśliwy i twierdzi, że na wschód od naszej bazy gdzieś tam po górach zapierdalają jacyś no tacy wyglądają na Meksykanów, nie? Także fajnie jakby ktoś to tam sprawdził. Jak zrozumiałeś? Przyjąłem, dzięki. Zgłoszę. Dobra, Andym, ty masz długie radio, wiesz co? Ty będziesz łącznikiem między mną a całą resztą. Przekaż Słotowi i drużynie egzekutora, żeby zapierdalali do strefy numer 3 i na południe, mniej więcej na wschód od naszej bazy kręcą się Meksykanie, trzeba ich garnąć. I to samo przekaż Kotlemu. Słot słyszał czy nie? Tak, Słot słyszał. Egzekutor, słyszysz? Jak się nazywa drużyna egzekutora? Nie wiem, kurwa, nie ma. Drużyna egzekutora. Ale wyraźnie go nie słyszę. My lecimy na tą pozycję Kubackiewicza. Przekaż jeszcze Kubackiewiczowi, żeby oznaczył swoją pozycję na... Da. Dobra, wezwałem ich niby na ten... Na ten oddział, co tam przeszedł. Na naszych. Dobra, zrobiłem sesję zdjęciową czwórce tam jakieś, jak stoją nad Meksykańcami martwymi. Andym, przekaz się Kubackiewiczowi, żeby... O, spokojnie. Chcesz jakieś RP pendefosami zrobić, nie? Nie, wiesz co, ja będę teraz robił tego... Huntera jakiegoś. Tak słyszę. Jest gotowy? O, jest Hunter. Kubackiewicz chyba is go. Bo zgłosiłem im, że Hunter zauważył grupę właśnie, która się przejebała gdzieś tam. Widzę. To ja też chcę się tam... Miałem dużo, będę jeździł do obok nich. Jest jakiś taki powtarzalny? Jest no. Jakaś powtarzalna broń? Powtarzalna? No Mozi na Bokar. Okej. To są z RHS-a, nie? Ale. A z którego? Z tych brudnych, nie? Pewnie. Czerwony. Czerwony. No, nie, brudnych i nie brudne. Ma. No, nie, no tak, słyszę. Czerwonym jest chyba Mozi. Dobrze pamiętam. Andym Kubackiewicz. Nie, Mozi nie jest w zielonym. O, jest, weź zerkniesz, kto to ten? Ta. Karol! No? Bo Słoć się pyta, pokażę, czy mogą plecaki w potulki ty?
a po drugie się mogą. Pytają, bo powiedziałem, daj im, dobra, to im zaraz dam, a po drugie, czy mogą mieć te kłady 6x6? No mogą. Nikt im nie broni. Możesz im dorespić. Panowie, te pingi to widać, nie? Wystarczy raz, naprawdę. Tylko, a, że dobra. Kurwa robimy inne rzeczy. Co jest? A, słuchaj, cała niesynchronizacja, tylko łączność się pierdoli. Ja nie słyszę milicji, mimo że milicja stoi obok mnie. To są te kłady? Nie wiem, potrzebuję chyba drugiego radia. No, nie a, wiem, mają, a mają radio to wasze? Czy mają 148? Musicie im dać radia niebieskie. Panowie, tutaj jest ciekawa konwerta na tym. Jak nie, to ja wam mogę wydzielić te radia długie, ale... Ja na pewno potrzebuję długiego, bo nie mam łączności z jednostkami. Okay. Wszystko muszę przez andymat. Odnośnie radia. Masz skrzynię. O WRP, o radio chodziło. Mieli złe radio. Jeżeli chcecie gadać między milicją i niebieskimi, to musicie nosić po dwa radia po prostu. O kurwa. Ty po prostu wkładasz sobie do munduru, jak chcesz Ctrl P, to masz wybór tego radia. Wyjdziecie tu do nas? Albo po prostu wydziel sobie drugą osobę, która będzie ci nosiła radio z drugiej strony, nie? Kular. Macie no. Jeszcze radia Inforu. Weź radio z tego, z milicji. Co jest? Nie mogę zmienić koła. Już. Dziękuję, Allahu. Tu jakiś problem był, czy nie? Tak, koło. I w ogóle nie mam wyposażeń żadnych kół. Poczekaj, zrespić dodatkowe. Jaka jest wasza pozycja? A, jeszcze tam, w tamtym kierunku. Dobra, powinno być dodane w środku. Dobra, jest jedno. Już jestem, co jest? Kładzicej, potem do zarekwirowania. Przebija. Kładzicej, kładziki nowe poprosimy. Chcecie te sześciokołowe, tak? Karsen do Kubarkiewicza. Macie. Karsen do ciebie nadaje, nie wiem, co to słyszysz. Teraz. Chcecie długie radio? No bardzo by się przydało. Kary? Czy ktokolwiek mnie słyszy? Ja cię słyszę. Co, to ja się zbieram drzwi. To jest? Jedziemy? Masz radio. Dobra, długie radia, tu są z niebieskich, tu są z zielonych, jeżeli dobra, potrzebujecie. Jedziemy. Dobra, jedziemy, jesteśmy gotowi. Słychać, a ty mnie słyszysz? Teraz słyszę. Dobra, oznaczcie swoją pozycję na mapę, na mapie podejrzemy furgonetką. Ja nie wiem, nie? Dobra, sytuacja jest ja nie taka. Wiem, nie, ale nikt nie ruszył dupę po tych. Na północ od znacznika strefa 3. Wiem, to robię myśliwego. No właśnie, ja też... To chodź tutaj do mnie, ja tu też chcę sobie internet. Ale ja już do nich strzelałem. Dokładnie przy granicy? A, ja będę strzelał do owiec. Tak. A jak biegnie. Było tam zaobserwowanych 5. Dobra, dopiero teraz ruszają dupę. Został odstrzelany i mamy informację, że to powiem, że drugi teraz podtrzymają się pod czekolkot. Bo słot teraz wyjechał kładami. Ja pojadę czy w tej chwili ktoś jeździ na kładach? Tutaj słot, mamy dwa kłady pod sobą. Fuck.
A ci konni zostali zabici, ci co ostrzelali konnych zostali zabici. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba pingować 20 razy, ja to widzę. No wiem, ale nie chodzi o to, czy mogę ukraść, nie? Bo mam możliwość. A ci co do niego strzelali, ale ci co możesz? No możesz. Nie? Okej. Czemu nie? To oddział naszych martwych, więc bardzo możliwe, że się przebrali. Aj, Misza, masz radio? No to patrol konny ma te czapki z dużym rondem, kapelusze. No, ukradli miasto! Z tego co widzę, mają jakby czarne ubranie, nie? Koło trupów zostały, nie wiem, czy nasi mają czarne ubrania, ale... Nie, nasi mają te zielone, normalne border patrolu, tylko że patrol konny ma te duże kapelusze. Do wszystkich, żółtym samochodem. No, a ubrani, obok nich są właśnie czarne, czy koniec. Jesteśmy na... Jesteśmy w okolicy góry 244 i jedziesz tam na południe. Mogę zarzucić grę na tym dymnym. Panowie, macie długie radio, żebyście się mogli komunikować. Przynajmniej jedno sobie weźcie na plecy. Jedzie, na pewno jedzie jeden czerwony offroad, nie wiem czy to nasz. Czerwony offroad był nasz. Znaleźli trupy jakieś, co? Z pewnością to nie byli ci przebrani. Oni znaleźli jakieś trupy? A ten niebieski wam? W biały wąt? Ale nie, Carlson zgłosił, że znaleźli trupy biały, własnych ludzi. Rozjebany przy drodze był... No, nie wiem, ale ten biały właśnie jedzie w waszą stronę. Plus jeden z naszych, jakby przebrany w nasze ubrania, wyszedł z niego. Mój napis jedzie w waszą stronę. Jest. Panowie, jesteście trochę za mocno na zachód, bo jesteście poza w tym momencie granicą mapy. Jakbyście się mogli... Tfu, na wschód, jest, przepraszam. Się jakbyście się mogli przemieścić się trochę bardziej na zachód, to by było okej. Okay. Jedzie na posterunek, podtrzymający się border patrol. Który posterunek nasz? Wspólna baza nasza. Okay, dobra, jeden z jednym. Jezu, co się dzieje, ty? A tych jeszcze nie przejęli. Rozpoczynamy. Zaraz ucieknę. Jeden jedzie główną drogą. Ja tylko komrada odciąłem. Nie, zobacz, Mariano no. Czekaj, kurwa. Czy ktoś został na tym czerwonym znaczniku przy granicy na strefę? Jest ktoś z nich w bazie? Tak, potwierdzam, że ja furgonetka. Okej, okay, to było od razu. Nikogo, ty. Myśleliśmy, że to ci coś się podszywa. No, czy ktoś z nich był furgonetki wychodzi? Możesz zerknąć, kto pinguje znowu? No właśnie, nie, to jest... O, przecimy. Bo ja wiedziałem, jak ktoś z furgonetki wypada. Czerwona furgonetka aktualnie jedzie do nas. Jedziemy do was. Zaznaczyłeś na złym kanale. Dzwoniłem. Słyszy mnie pan? Tak. Dzwoniłem, panie, jakieś pół godziny temu, że tamo zapierdalają jacyś kurwa Meksykanie i biegną do Stanów. I chciałem, żebyście ruszyli dupę. Strzelałem do nich, ale nic nie trafiłem. Pan tu sam jesteś? Papiery. No,
Panie, ja nie noszę przy sobie papieru. Mogę panu pokazać, kurwa, nie wiem. Masz pan. Poluję tutaj. Tam są Meksykanie. Tutaj zapraszam. Trzeba ruszyć dupę po nich. Jak mi pan dasz mapę, to mniej więcej pokażę, gdzie są. A, że jest, już ci daję. O, dziękuję. Dobra, patrzy pan na mapę? Tak. Tu? O kurwa. Widzi pan? Tu. Tu mniej tutaj więcej są. Byli. Tak. My jesteśmy gdzieś tu, chyba? Oni są mniej więcej tutaj. I zaraz praktycznie, no, już będą tak, że nie znajdziecie ich. Także sugeruję ruszyć dupę, nie? Po to. Jakiś śmigłowiec czy coś, jak tam macie. Jak pan nie masz, to ja mogę długiego radia użyć, bo ja to bogaty jestem. A ty jeszcze jedną rzecz, pozwolenie na broń. Proszę. No tu jest pozwolenie na broń, proszę. Ale pan, no ale pan wie, że to jest Teksas. Wiem. No to panie, to jest zwykła broń do łowiecka, to ja nie muszę mieć na to pozwolenia. Czy pan widzi, żeby to full auto waliło? Nie. Słucham? Skąd jesteś? Jeszcze raz, bo nie słyszę, czekaj. Skąd jesteś? Ja jestem z wioski tam Jersey, to kawałek tam. Teraz jak? Jersey. Nie nowe Jersey. A, ręce do góry. No ale panie, no. Ręce do góry, kurwa. Kurwa, nie mogę podnieść. Moment, wyrzucę broń. O, teraz mogę. No panie, no, przydałem panu dokumenty. Tam są Meksykanie, człowieku. Ty mnie kujesz. Jedyna rzecz, jaką wiemy, którą wiemy na pewno, to, że mamy po prostu informację, że jedyny cywil, jaki znamy, to jest Emer, nie z Jersey. Okej, okay, no fajnie. Ale to nie zmienia faktu, że... No Emer mieszka tam, o. A ja mieszkam na południe stąd. Znaczy na północ. Głębiej w Stany. No fajnie, dobra, zabierz mnie pan na komisariat, czy gdzie tam pan masz bazę. Ale ja panu mówię, że oni tu zaraz przebiegną, a pan tu sam jeździsz i co? Bez wsparcia. Wsparcie? Jeśli bez wsparcia, to już bym dawno zmniejszył. Dobra, wsadzanie pan do radiowozu, czasu nie ma. Zresztą, no dawaj. No co jest? To jest, no dawajcie. Dobra, panie, zostaw tego kłada, ja się zdrzemnę, okej? Okay? Słyszy mnie pan? Zdrzemnę się. A zdrzemnij się, kurwa. Miał dużo czasu na to. O, jest, przy czekam. Nie tym zielonym, tylko tym żółtym bardziej. Jeszcze dalej. To nawigacja tu nie działa, bo nie działa GPS, ale jak się ukręcę ci mikrotaki... Siedzą, leżą. No. To już działa normalnie GPS-a. Dobra, wracamy do bazy. Tam ich było paru, więc przeszukajcie dobrze tych krzaków. Jeden punkt. Nie udało się, dobra, tam musiałem być kolejny mód, proszę. Dobra, jak przebiegliście? Przebiegliście. Ciekawostka. Ja zgłosiłem was wcześniej i nikt nie ruszył tam dupy, pomimo że były rozkazy, to raz. Dwa,
Druga ciekawostka, przed chwilą, znaczy jeden typ jeździł na południe, ale to bardziej o wiele na zachód od was, nie na południe bezpośrednio od bazy, biegliście mocno na wschód. Ja do niego podjeżdżam na kładzie jako ten hunter, który zgłaszał, że wy tam przebiegacie, a on kurwa, dałem mu jakieś tam mapę jako papiery czy coś, a on mnie kurwa skuł i wsadził do wozu, jelo. Generalnie chłopaki... Dobra, jakieś prezenciki no, za przejście. Wacu jeszcze jest. No, ale Wacu nie przebiegł przez granicę. To był kod. O mógł z nami kawałek, o zaspór przybyć. No, pyta czy tepnę na początku. Jak mnie rozwaliłeś, to ja sobie pomyślałem, że ja miałem jeszcze tyle możliwości. Mogłem cię rzucić kamieniem. Mogłem cię przekupić. Dlatego ja cały czas dookoła ciebie będzie żywym jeszcze nie jest. Trafi, nie? Dobra, zrobimy tak, bo ja mam za dużo teraz na głowie. Tak. Zbaję pod twoją komendę tło i oddział konny. Dobra, to my wracamy na bazę. Dobra, idziemy. A co jednego złapali, tak? Tak. Złapali cię? Tak, i od 10 minut czekam. No okej, to zapinguj po prostu następnym razem i tyle, jeżeli cię złapali. Luzik miał już cię... ktoś właśnie przyjść, porozmawiać, zapomniałem. A, no co? Dobra, dostajesz tepo, bo tam jest kilka osób też na starcie. Jak coś, to mogę was tepo i bliżej granicy, żeby było szybciej. Do jakiegoś wyrzutnia łodzi wydać. Dobra, tu macie jeszcze jednego kolegę, złapali go. Jak będziecie potrzebowali, to mogę was stepnąć bliżej granicy, w którekolwiek miejsce chcecie. Zachód, wschód, Armin, nie? Armin. No? Daj Stingera. No chyba nie, kurwa. No weź. To nie jest Border Control, tylko Border Patrol, mordeczko. Nasi podebrali 5 tak. Więc już 4. Możemy sobie jest... następny zagrać w Border Control w Afganistanie, to wiesz. To rozumiem, wchodzimy głęboko teraz, po prostu od razu gunsblaze. Jakieś radyjko może? Robimy sabotaż ich bazy. Radyjko? W ogóle jakiś plazm, żebyśmy wzięli. Tak. No chociażby konie były spoko. Tylko, że te konie się właśnie bugowały, mieli tam problem, więc nie wiem, czy... Dać tam pick-upa jednego, albo jakiegoś gówno samochód. Napis technika zbliżony. Nie wiem, czy te radia wam zadziałają, bo to są AEF-u, dla cywili nie ma, więc musielibyście sobie zobaczyć, leży obok księżyka. Tam byś technika z 50 na 2 gramy. Możesz nam przełączyć stronę na zielonych. Nie, bo zieloni są... A nie, bo już są zieloni. No, na czerwonych. Powinny wam działać te radia, tylko że nie wejdźcie na tę samą częstotliwość, bo będzie przypał, nie wiem jaką oni tam mają. 213.7. Dobra, powodzonka. Jakby coś, to wbijcie się do jednej drużyny osobnej i mnie zapingujcie, żebyście chcieli tepa bliżej granicy. Dobra, jestem. I ze dwóch na chwilę. Muszę się odlać. Dowództwo. HQ, jak nie słyszysz? HQ do kurwy. HQ zgłaszam. Mamy porwanego żółtego pick-upa milicjantu zmierzającego drugą strefę na południe. Jest w nim jeden porywacz i amunicja. Podąża drogą, czy... Nie, jedzie bez drogi. Macie kontakt wzrokowy? Nie, uciekł nam już dawno, a nie mogliśmy się dodzwonić do... Biją uczciwych ludzi pracujących.
Andem zgłoś. Policja miejskie. Zgłaszam. Jak jest z tym z paliwem, macie już? No, nie. Kurwa! Co tam? Spróbuj ich namierzyć i przypilować. No to mamy lecieć na... Tak, na południe. Co tam za skutki frajerzy? No złapali. Generalnie podałem Antymowi i tam Fokerowi info, że wstąpi na wyjeżdżę na Skańce. I właśnie pojedę po Wodę Wodę Wodę. A nie, to jest. Co? Kurwa, co oni mają problem? Jaki oni mają problem? No nie mogę. Jak który na koniu popierdza, na którego obserwujesz, to jest... Co to jest? No ty jedzie na koniu stojąc, no nie mogę. I w gili jeszcze, nie wiem czy widzisz. Tak, widzę. Nie wiem skąd on w ogóle ma gili. Tam nie było. Czekaj, a zapytam sobie, kto to jest? Alberto Como Grande, nie wiem kto to kurwa od nas. Dobra. Jestem pod tym. On z samochodu na farmie wziął. A były tam gili? To, czy jest tam coś wiadome o a, pojedynczym słowie? A czekaj, to jest cywil, tak? To jest jakiś uciekinier. Meksykaniec. Tak, to ja jadę rozpierdolonym kładem i próbuję wrócić, bo mam jeden. Ale to ty jesteś przy granicy południowej i na górach jedziesz w stronę gór. A nie, chyba nie. Ja pierdolę. A kto to w ogóle jest? No, Meksykaniec. Ale kto? Bo to jest ktoś od nas. W sensie z armawki. No to skoro ty, Kubacki, już nie popierdolasz w stronę granicy i USA i nakładzie... Mozerek, nie od nas. Ale jak on ma armawkę? Nie. No to nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, wydawało mi się, że... Okej. Generalnie beka. No zapierdalaj, już ma niedaleko do granicy. Naliczałeś punkty? No czterech przeszło, nie? No nie mogę. Co to znowu za pingi? Czekaj, kto to pingował? Ci tutaj. Czy 550? Granica z mapy. Ktoś, który jest ulepiony do Gorfa Bombay. Serio? No nie. Niedaleko. No jeszcze przebiegnijcie się, no taką drogę wybraliście. Generalnie wysyłałem na was śmigłę, więc nie jest zabawy. O kurwa.
Nie. Generalnie ta dwójka na swojej granicy to jest Goku, bo ty byś się mnie pytało, czemu z Goku odszedłem niby. Nie wiem, o chuj tu chodzi. Aha! No to wchłonięci przez PRPG. No, powiedzieli mi to właśnie, bo nie mi historii życia, kurwa. A tu kto popierdala? A jedzie kładzikiem. Złotowiec jakiś. O, kolejny ping, dobra, ja już tam polecę. Panie Bogu. Co jest? Strasznie paliwo szybko schodzi na tych kładach. One są popierdolone niestety pod tym względem. Nic nie zrobię. Dałbyś radę uzupełnić, dobra. No. Kurwa, nie możemy znaleźć jebanego detalia, ja pierdolę. Czekajcie. Redaj? No. Zaraz go znajdę. Poczekaj chwilę. Kurwa, gdzie oni byli? No, Redaja to macie kawałek od siebie, nie? Tak na lewo od was. Zaraz wam powiem mniej więcej, jaka to jest odległość. 2-7 km chyba. Kurwa, no nie powiem wam, ale jest daleko, nie? Kurwa. Na lewo od was praktycznie 90 stopni, 80 parę, no. Dobra, dzięki. Redaj, szukają cię, twoi ludzie. Co teleport? Że oni są po drugiej stronie, nie? No kurwa, co ty nie powiesz? Mówię, ty, dobra, jedziemy na południe, mamy do tego, zgłoszenie, że będą tam na południe od strefy trzeciej iść, da się udajemy. Jechaliśmy na południe, po chwili, kurwa, ja gdzieś tam w górę wjechałem. Gdzie jesteś? No jedziemy. Zostaje kurwa komunikat na Steam, od Steama, od Gerego. Gdzie ty kurwa jesteś? Ja mówię, gdzie ty kurwa jesteś? Na strefie trzeciej. Tak dobra. Jest. Powiem ci tak, centralnie na północ od ciebie są, ale praktycznie przy granicy. Ty jesteś prawie przy południowej, no tak nie wiem, z kilometr, półtora od niej, a oni są z jakieś pół kilometra od północnej granicy. Ale mi chodzi, wiesz, bo tutaj gdzieś są jeszcze Meksykańcy, bo ja o tym wiem, kurwa, gdzieś tutaj są. Dobra, powiem ci tak, część Meksykańców przeszła przez granicę, już ich nie znajdziesz, w sensie jest na południu już całkowicie. Czy tam na północy, no w cudzysłowie, ale część też idzie na północ od ciebie. Na północ, północny wschód. Tak. Kuba, gdzie widzisz? Ze 2 km. Wiem, bo Kuba się tak kieruje. Dobra, powodzenia, nie? Przed tobą leci śmigłowiec, możesz się komunikować z nim teraz. Wiem. Dobra. Kto tu znowu pinguje? Tu ping? Kurwa, może okay. Do niego był. Pytanie. No? Te pojedziny już tam są, czy nie? Kogo skąd? Z więzienia, bo próbuję ich odbić. A ty, skąd ty masz mundur? Cicho. Nie, w więzieniu nadal siedzą. Ty jesteś pod więzieniem. Nie mamy ich. Część... No tak, bo część... moja postać tak broni nie umie obsługiwać. Dobra. Część w więzieniu siedzi, ale będę musiał ci umożliwić wejście do tego więzienia w takim wypadku. No klucze chcę znaleźć. No dobra, możesz zapierdalać. Jeden Meksykaniec biegnie odbijać swoich za resztę. Max Freedom, czy jaka to? Słucham? A, 2 Xpedeus, dobra. Tak. Spróbujemy ich postraszyć, żeby się schowali w krzakach, może się na to nabiorą i... Są na samym szczycie góry, idą grzbietem. Mają plecaki, mogą mi coś trzymać. Zaczęli się chować. Tepnąłbym was, dopóki przyjedziecie. Tepnąłbym was, ale was idzie was odbić. Dokładnie. Halo szefie! Ale szefie, co to ma być, że my z dokumentami... Szefie, my... Szefie, mówię z dokumentami, a oni nas zamykają. Jak to jest, szefie? Halo? No bo te dokumenty to podrabiane były, nie?
Ale nie jak to my mamy telefon. My telefon mamy ciągle. Właśnie rozmawiam przecież z szefem, dałeś na tak. Komputer, rozmawiam z szefem. Jak to jest, że oni nas zamykają? Jak to się... Jak no to mówię ci, Hernandez, słuchaj, one były podrobione, no jak idą... podrobione? Szef jest co tu pierdolę, wyciągnij no. Wasz idzie was wyciągnąć, także no możecie sobie poczekać o, chwilę. Dobra, a ile szefie? No nie wiem, z 5 minut max. Jak, szefie, ja chcę, jak, mimo że jestem pijany, ja chcę szefie podwyżkę za to, co tu się dzieje. Dobra, jak wyjdziesz, to zobaczymy, pogadamy. Żądam podwyżki w tym momencie. Pogadamy. Chcę usłyszeć. Coś tam jest? Jeden chowa się w krzaku, drugi za kamieniem. Co jest? O! Trzeba mu koło zamontować, a koło się nie jakiego tego gościa jest? A żeście przypierdolili. Nie. A co, widzieliśmy mały... Nie, ale widzę jak leży teraz. Zdejmę go. Musimy tu skoczyć do bazy i z bazy jedziemy centralnie na Macie. Bo wracamy, że to działa chyba. To na full speedzie. A czemu tam leżą jacyś martwi ludzie z przodu? A bo się wchodzi za nim. Jesteśmy odwróceni, tylko mamy nadzieję, że nie pomyślą, że po prostu ich nie widzimy. Mają Ali spać. Wyjebało mi armę. Co tam, nie dołączyłeś się ostatecznie? Nie. Wywaliło mi miliard błędów. Ja aktualizuję wszystko na nowo. Chujowo. Może jeszcze się wbiję na ostatnie minuty. To na co liczę, ale... Najwyżej zagram w nocy Zeusa. Kurwa, no arma niestety. I właśnie armę wyjebało, także też pozytywnie. No wiesz, co nagram może za usokiegoś, ale to... No szkoda, nie? Przypał. Jak coś, to zapraszam na kolejny dzień, to było pewnie będą od nas. Przypał, kurwa. Mm-hmm. No wiesz, to może jeszcze trwać, czy nie? Nie wiem, sądzę, że już niedługo, bo no tak powoli się zaczyna robić, wiesz, nie? Także zobaczymy ile jeszcze ludzie wytrzymają. No. Czy no, niektórzy się dobrze bawią, niektórzy mam wrażenie, że tak sobie, zobaczymy. Przerzuciło mnie już, bo wbijam do gry. Coś masz jeszcze do powiedzenia, czy już mogę ten?
Nie. Dobra, to ja się przerzucam. Cześć. Gazu, jesteś tam? No. Potrzebuję Zeusa. Powinienem być pod bazą niebieskich, jak zaupdate'ujesz. Bo wyjebało mi armę, nie? No to nie wiem. Ty, jak zrobić, żeby tam typek mógł otwierać tego drzwi? No, ja mu zaraz to nadam, tylko daj mi Zeusa. Gdzie ty jesteś? No mówię, powinienem być pod bazą niebieskich, tylko odśwież tam edytowalne obiekty. Dobra. Jest taki tu kurwa młyny z pojedynkę, naprawdę. No właśnie wiem. Gdzie ty jesteś? No ja cię nie widzę na razie. Ale ja zrobiłem edytuj. No i cię nie widzę. Kurwa, no powinienem być, a jak nie, to może się kurwa pila. Stój! Zobacz teraz. No, you're now curator, dobra, spróbuję włączyć. Dobra, ścięło, będzie okej. Ale nie wyglądam podejrzanie. A, znalazłeś kluczyki. Sekunda. Znalazłem. Pa, i masz kluczyki. Hola, amigo. O, hola! Chodźcie, panowie. Mam wasz briefcase. O, gdzie teraz, bracie? Czekam. Dobrze. Wziąłem go w jakiś... Co? Jeszcze raz? Powiedziałem infant Dymowi, że na wschodniej granicy biegną Meksykańce. I właśnie on ich znalazł i tam słod przyjechał. Uff, zaktualizowałem sobie na 6 km. Dlaczego króliki no. się... A nie, to nie króliki, to kozy. A, bo ja kozy z respiem do nich strzelałem. Ale wszędzie, zobacz gdzie te kozy są. No ja widzę. Kurwa. Robię screena z tego. Patrz, kurwa, uciekają, patrz! No Jezu. Normalnie prison break. Jest jaki pedał. Jezu Carson, co on objebał? Ja nie chcę nic mówić, ale my popiliśmy w złym kierunku. Dobrze też? Dobra, idziemy, chodźmy. Zrozumij maskę może jeszcze. Może przeskipujemy do nocy? No już tam trochę się skipował. A o, przyspieszę czas, żeby nie narzekali, że... Tylko trzeba by zobaczyć na jakimś zegarku, czy przyspieszył faktycznie. Bo kurwa, to skipowanie czasu to jest takie, że raz działa, raz kurwa nie działa. Dobra, zapierdala. Ja kurwa nie mogę, nie będzie wycieczka po górach. Ty, ale to jest czwarta po południu teraz, czy jak? Kurwa, oczywiście pies, a nie na tej postaci. Zajebiście, fajne to jest. Ah!
Na czterema Meksykancami bije się śmigłowiec. A ty mi co uciekli? O kurwa, nie mogę. Daleko nie zaszli tym prison breakiem. Paj, Misza tam jedzie. Misza tam jedzie w pojedynkę, kurwa. O, jeszcze furgonetka jedzie. Rozstrzelaj. O nie, to jest walka teraz o życie. O nie. Dobra, za jakiś czas powinno się ściemnić. Dokładnie za 4 minuty. Może trochę więcej. Misza ich minął? Tak! O nie. Misza, Misza, Misza! No? Na tobą! Minąłeś ich, minąłeś ich. Po prawej stronie ich miałeś. Jak jechałeś. Nie, wtedy jak jechałeś. Teraz masz ich po prawej. Ale wyrwał! Zaczęli się poddawać. Ale dobrze, przynajmniej robił RP, a nie że spierdalają ile wlezie. To szanuję. Łapy! Rozpierdolę. Spokojnie no! Stój! Kurwa, ktoś pinguje znowu. Halo, co jest? Zablokowany mnie nie jestem, więc proszę odetchnijcie. Wiesz co, to chyba nic nie da, jeżeli jesteś na koniu. Poczekaj. Może skasuj koniu. Poczekaj sekundę. Poczekaj. Pali bym go teraz. No, no to można mnie odjebać. Zobacz teraz. O kurwa. Ja dalej jestem, nie? O, dziękuję. O, oni co tutaj się będą grać fajne westerny. Ale, czekaj, bo ty jesteś nadal w ziemi? Mnie nie jesteś. W sensie jestem w ziemi, twarzą, i nie mam pada. W ogóle TFP Kubackiewicz ci przebija. Nie wiem jak, ale... Gdzie on jest? What the... No, powiem ci, że niewiele więcej mogę zrobić. TFP mi strzeli w głowę i mnie też nie po prostu... Dobra, no to niech tak zrobi. On jest za krzakiem. A, tu jest. Dobra, stój w miejscu. No jakbyś się mógł poruszyć. 3, 2, 1. Przeżył, bo go tu chyba nie ma. Dobra, ja skręcę mu HP. No. O, zaraz go tu tepnę z powrotem. Tu za bardzo chyba nikogo nie macie. Ale tutaj jest dobre miejsce, żeby czuć muzyki westernowe i patrzeć sobie w słońce. Ale powiem wam, że na wschód od was są. Na wschód? Tak, dość daleko, ale są jacyś. Tam już ich zieloni próbują zatrzymać. Dobra, teleportuję. Kubackiewicz. Jest tu? Dobra. Sorry, że się nie wyciszyłem. Dobra,
dostać! Ała, ała! Ja tą kasyna, ja wam pokażę gdzie, tylko musi mi pan rozwiązać. Pendejo, a może powiedz mu, że dostałem i pomoże. Zaraz, ja, pan... umra, dawaj kasę, gdzie masz kasę? You tell me that it's red, I'm your more, I'm your more. Dobra, przyniosłem kolejnego. Wisisz przy nich? Tam przy tym śmigłowcu, tak? Chcę załatwić... Nie, do kasyna podleciała, czegoś nie jest. Ja jestem przy śmigłowcu, zaczęli puszczać jakąś muzykę. Ajajaj, karacho! Dobra, gratuluję Milicentowi na to. O kurwa, jak żyjesz. No jest dobrze, bo się robi ciemno. Macie farta, że border, bo was same milicje zapadą, to jest po puerco, Puerto Rico, uno puerque, Ronaldinho Gaucho, ała. Wpuszczają tam kurwa jakąś muzę, nie wiem co to w ogóle jest. Tortillo Tequila, kto ma taki nick? Kurwa, co to jest? Pa, jak biegnie Tortillo. Biegnie prosto na jakieś koło zostawione. No i mój skip time. Time acceleration. O, jest, dobra, ja tam zobaczę co. Komuś tego, że nas odpierdolą od razu znowu. To... Wad dup pendejos. Daj potrzebuję... nam wana. Okej. Okay. I ale tego z Lords of War? To są inne? No nie wiem. No nie, są tego te, cywilnego. Są te furgonetki z... bo wy nie widzieliście ich pewnie jeszcze. Mogę wam Chevy Cargo Bana, tylko nie jestem... Muszę... Bana, Vana, tylko muszę go przemalować. Chcecie takiego, czy chcecie... O kurz. Made by Team Week. Okej. Okay. No ja mogę go przemalować. Luz. Ale ten, ej, żeby nas nie odpierdolili od razu, to trzeba zabrać dużo pieniędzy i spróbować ich przekupić. To jest czas? Żeby nas nie odpierdolili od razu, to trzeba jechać na światłach, zatrzymać się, jak nas będą zatrzymywać i próbować ich przekupić. A Gnaty... Ale nawet nas nie próbowali zatrzymywać. No dlatego teraz podjedziemy full offense, tak żeby nie widzieli Gnatów i tak żeby widzieli, jest? Że się nie jest, na żółto. Tak. Zostaje. Zajebiście. Jak mi podasz w RGB, inny, to mogę ci na inny przekupić. Czekaj, czekaj, sprawdzę jak jest RGB różowy. Nie, żeby coś, ale ciemno się robi. No właśnie. A no robi się. No i tak mamy. Mogę dać nokty niewidzialne jakieś? Nie, nie. Masz? Armed? Co, jeszcze raz? FFC0CB. Ale... Uff, ja potrzebuję procento... Czekaj, to jest RGB, tylko że to jest procent, kurwa, od 0 do 100. Ja nie wiem, jak to, kurwa, działa. To wpisz 100, 80 i 82. Masz? To takim jest... Co? Coś tu się nie zgadza. Trochę biały jakby. Czekaj. Albo to jest HGV. Może być. Spokojnie. Dobra chuj, pojedziecie żółtym, nie chce mi się szukać. Ogry. Potrzebujemy się pinki. Włożę wam do vana. Dobra. Musicie nas skuć. Następny. Tylko kurwa, gdzie te ziptaje tu będą? I teraz... Złożmy latarki na te... Błagam, nie, oni nas nie odpierdolą. Dobrze, ochrona Allaha. Na chwilę. One się nazywają ziptais po prostu? Czy tam coś jest z przodu? Cable dice. Właśnie, no właśnie. Nie, różowe są lusterka. Kurwa. One są fioletowe, analfabet. Dobra, macie 10. Skujcie mnie. Nie, no jest dość jasno. Macie ciemno? Tak. Tak. U mnie jest tak, że widać ziemię normalnie. Nie mi widać, czekajcie, ale... Czekajcie, zmienię trochę swoje widać, ale nic poza tym. To się nie jest to droga księżycowa noc, nie?
Załadowani? Tak. Wiele więcej nie zrobię niestety. Nie, dobra, dobra, jak nie będzie ewidentne, to będzie skapowodowolny. Co jest? Koło. Już. Hila też? Jego problem jest taki, że jego mundur jest upośledzony i nie może go założyć. Dlaczego mogę go założyć, a nikt go nie widzi poza mną i na pytanie o to będzie mundurę. Możesz mu zrzucić na ziemię swój, jeżeli masz taką opcję. Nie wiem, czy go mundur założysz. Poczekaj. Nie zakładaj. Zrzuć go na ziemię. Zobaczcie, macie dwa? Czekaj, kurwa. Jest? Jeden jest. Fuck. Dobra, dorzucę do auta. Kurwa, nie wyrabiam, bo co chwilę ktoś pinguje. Jak on się nazywa? Możesz mi jeszcze powiedzieć? Logex. Nie, mówię o mundurze. Border Patrol Uniform. Tak. Macie dwa w aucie. Dzięki. Jeżeli byście mogli założyć. Tylko zobaczcie, czy wejdą na was, bo jeżeli nie, to niestety będę musiał wam arsenał dodać. Działa? Siedzi. Dobra. Co jest? Chciałbym się naprawić. Tak, już. Dziękuję. Sorry za opóźnienia, ale co chwilę ktoś pinguje, także po prostu skacze między jednym a drugim. Problem. Jak atakować posterunek? No, Gregory z kimś chcą atakować po prostu posterunek w dwójkę. A Gregory nie został zapalny, czy to Myszort był? Myszort. To co, mogą czy nie? Szybko. No jak chcą, to mogą, tylko tam nikogo nie ma. A złapali tych z GOP-u? Co jest? Fuck. Co jest? Paliwko. Już. Widzę kontakt. Nawet dwa. Gdzie Azymut? Azymut, czekaj. Full. 350, ale nie. Ej, panowie. Co? Naprawcie nam to auto. Pinguj, bad guy. A ja idę drzwi no, otworzyć. Pingułem, ale cisza była. Dobra, jestem. Dobra. Jezu, ci sobie znowu rozpierdolili to auto. Oni nie umieją jeździć, kurwa. No kurwa, ja im to samo powiedziałem. Carson rozwalił sobie właśnie vana po raz drugi. O, pa, atakują, pa. Pa, Axel atakuje. Thank you.
Ale to nasi ci z armawki? Co? Kto? Atakuje bazę, czy co? Nie. Bo tam Axel się trzymał z tymi nami, z tymi naszymi, czy nie? No tak, ale to nie jest od nas. Generalnie ten Axel to tak trochę broke RP, bo ja do niego kładem tam podbijam, on mnie w ogóle nie reaguje, ja wysiadam, składa i on mnie koniec. Ja te konie są popierdolone. One skręcają mi dzikie. No ja się zawiodłem, ale byłem tu beka. Uff, już znowu ping. Nie zapowietrzaj się tam tak. To kurwa! Opa, Gregory zaatakowali Miszę, nie? No. Bo mu dałem cynk i trafili go. Cykańca w sensie. JJ mi pisze, że dzięki Bluforowi, że podali swoją częstotliwość. Co tam się dzieje? Gdzie mam patrzeć? Sebastiano El Gibono. Boże! Co to za akcja była? Nie do zasobowy. Kurwa, jeden. Spokojnie! Ile to ma osób? Dwie. Dwie i to tak na pałę, nie? Bo... Dziękuję, komrad. Kompadre, dziękuję. Nie ma problemu. Ja mam ukryty samochód i ten. I kład. Tak? Tak, chodźcie. Dwa spadaczki dostanę. Idę Meksykańca kiedyś. No nie wytrzymam. Dobra, jestem. Jak tam? Padaczki dostanę zaraz od tych pingów. Kurwa, po raz setny tego Mariano Escobeno ogarnąłeś? Co jedzie żółtym vanem? To nasi są chyba. Czemu ja miałem go ogarnąć? Ja zaraz chcę zrobić RP w końcu jakie. To ja nie wiem, ja miałem kurwa 5 pingów stary. Dobra, nie. Macie rozjebanego vana? No tak, naprawdę. No dobra, już, spokojnie, kurwa, nie nadążamy z tymi pingami, jak dostajemy 4 w przeciągu 10 sekund. Już. Dzięki.
Halo? A po co panowie tak brzydko mówią? Armet, wiesz co, kurwa, te pojazdy, to ja nie wiem, może jakieś terenowe byś zespałnił, bo one się rozpierdalają byle kamień, jak kamień na kamieniu. No ja wiem, tylko że co, nic terenowego lepszego nie będzie. Przyjebiesz kamień i będzie to samo. Dodaj jakoś, nie wiem, oponę, żeby było więcej w nich. Mogę wam dodać do pojazdu, tylko który to pojazd? No to... Znaczy, może naprawdę dodaj do nich. Dobra, dobra. Jak najwięcej. Chodź, pokażę ci je. Dobra, ja widzę tutaj. No dobra, to tam. Na ładę tego ziemka przy kładzie. No jest Meksykańcem, ale jest nadal martwy i dziś wciekło dwóch gości. Prawdopodobnie... Tutaj. Prawdopodobnie teraz... Co tam? Okej. Okay. Autko, jeszcze... panie Boże, by się stało. Jakie? Go daj nam samolot. No mogę wam dać samolot, ale... po prostu przelecicie jelo, nie? I spadochrony jakieś. Jo, zrobimy zamach na ten, na więzienie. No, jak dawaj. Uda wam się wystartować... Robimy zamach na więzienie, dawaj. No. Powodzenia go. Życzę, nie? Tu pasa nie ma. O, dobra, ty, no to spoko. No to tak wiesz, typowy to... meksykański. Dobra, na spawnie dałem jednym Cessnę. O kurwa, tepnąłem cię. Fuck. Nie, nie tepnęli nas. W ogóle co nas rozjebało? To wszystko krzak. Pewnie ta, w sumie. Arma to arma. Ej, w sumie to nie będzie drogi w pobliżu, co? Czekajcie, ja was spróbuję tepnąć na mapę teraz. Ulecz nas tylko i ten. Wsiądźcie do tego. Wsiądźcie do tego. Okej. Okay. I teraz tak, mapa jest w prawo, 90 stopni. Także tam lećcie. A weź na spole z albo a jesteście ranni? No dobra. Mogę was uleczyć, ale musicie wysiąść. Dobra, kontynuuj. Jak tego, no spoko, ja mam też check for amunicji, mam 11 obrócę tych magazynków. Obrócę wam w kierunku rozgrywki ten samolot. Powinniście dać wystarczające. Będziemy musieli wylądować. Spoko. Powodzenia. Dzięki. Jak was przejmą odrzutowce, to pewnie ja. Lecz nic.
No, jedna Cessna leci. Samolot, no. No, ten samolot. Aha, Jezu. Już respi odrzuta, więc jak coś. Oj, strzały za. Planes. Standing by. Carlsen był na 69, nie? Tutaj pilot US Air Force do dowódcy Border Patrol zgłoś. Dowódca Border Patrol zgłoś. Border Patrol zgłoś. Mam cię chyba poza zasięgiem. Dowódca Border Patrol zgłoś. Ogarniesz tam okulara? Właśnie nie mogę. No bo ja latam od rzutowca i próbuję wywołać Carlsena. Zaraz mogę spróbować. Czemu kurwa nie? Dowódca Border Patrola, słyszysz mnie? Co to jest kurwa za częstotliwość? Dowódca Border Patrol, zgłoś. Air Force. A kto mówi? Oh, fuck. Air Force. Tu Air Force zgłaszam. Zgłaszaliście się, ale dowódcą jest Oskar. No tak, a kto mówi? Honger, bo Oskar jest pod 420. A, myślałem, że częstotliwość dowódcza jest 69. Nie, 69 jest prywatna, ale mogę mu przekazać jak... 70 jest dowódca. Dobra. Dowódca Border Patrol, zgłoś. Zgłaszam. Tutaj pilot US Air Force. Nasze radary wykryły, że nad waszym terenem może przelatywać potencjalnie jakaś Cessna. Jakbyście to zlokalizowali, to dajcie nam znać, spróbujemy go przejąć. Ktoś wam chyba wszedł na częstotliwość. Nie mamy co z tym zrobić niestety. Ktoś tam wszedł na częstotliwość dowódczą i napierdala jakieś ten, jakąś muzykę. Tylko mamy Meksykańcy. Jest okular. Mogłeś tego okulara ogarnić w sumie, bo... Kurwa, wyskoczył mi pilot. O nie! Słyszę to mur... No nie! Na 70 napierdala. Wejdź sobie na 70. Teraz murzynem biegnę przez granicę. Bambusem. Czekaj, szukam tego okulara. Pendejo. Do
Tu siły lotnicze zgłaszam. Dowództwo do sił lotniczych. Tu siły lotnicze zgłaszam. Właśnie ten samolot zapierdolił nad bazą Straży Granicznej. Przyjąłem, zaraz spróbujemy go przejąć. Przyjął. Bączki kręci normalnie. Pikuje na nas. Rozwalił się w środku bazy, nie zdążyłem go przejąć. O nie. Ej, naprawiłem mi śmigłowa? Czek, nie mogę teraz. Nie możesz sobie sam naprawić, bo oni się tam rozpierdolili i pikują. Dobra, a co oni robią? Dowództwo, zgłoś, żyjecie tam? Co się stało? Nie jest nasza baza. Kamikadze napierdolił. Ale budynek z nim. No, kamikadze. Kurwa! Rozpierdolił się wewnątrz. Dobra. Dobra, dzień dobry, co to za pingi? John zaprasza cię do Company of Heroes 2. Nie gram w Company of Heroes 2, kurwa! Halo, co to za ping, dobry? Daj nam jakiś normalny auto, jak możesz. Poproszę cię, normalne jakieś, kurwa, pick-upa najlepiej, bo to się co chwilę wypierdala ta jebana bomba, kurwa, to pudło jebane patyków. Właśnie jedna Chevroleta, kurwa, to się do pizdy nadaje. Właśnie w głównej bazie się rozpierdolili samolotem. A słyszeliśmy. A kto mówi? Dobra. Jest nas czterech, może tak? Być to, czy nie może być to? Ale nie widzę. Może być. Ewentualnie może być jeszcze takie. To nie wiem, czy się pomieścimy. Cztery miejsca na pewno są, jak nie więcej. No tylko jeszcze tam wózę coś w środku. A masz jakiś ten z tyłu też się tam zmieści przecież. On nie wypadnie. Na tej pace niestety nie działa. Także jest dupa. Ale wózę tu gdzieś po nas chyba. Jest na. Dobra, panowie, będą dwa auta, ja muszę lecieć, bo dostaję 20 kolejnych pingów, także... Poruszający się z jasno-niebieskimi światłami. Co jest? To są jakieś kłady Możemy powiedzieć... Która jest to złot. Okay. Dobra, dostaniecie auta, tylko nie pingujcie mnie 20 razy, bo ja dostaję pingi od każdego. Nie, dlatego to zrobiłem. Okej. Jakieś konkretnie chcecie, czy... Poczekajcie. Najlepiej jakieś właśnie takie wsuwy. Jak były. Okej. Jakiś rap, coś takiego. Która jednostka zgłaszała ci kłady? Okej. Ale niebieska, egzekwujesz. Ja zaraz mu zmienię kolor, tylko... Widzicie naszej okolicy jakiś ruch? Nie dostanę. Nie widzieliśmy nic do tej pory. Bo my zauważyliśmy na górze jakiś movement. Górze bliżej płotu? Gdzie my jesteśmy? Na kiernik nie maluję. O kurwa, taki może być? Zdaję się pod koneckę przymocić na sekundę. Waszej drogi, jakie chodzi. Jakie mamy? Ona jest czysta. Tu HQ, break. Zapierdalają nas w uwagę. Wszystkie wolne jednostki skierujcie się. Nie dawajcie żółtego. Bo jak nas spotkałem w Border Patrol, to podobno szukali właśnie żółtego, że Meksykanie. Właśnie takiego mi ukradli. Bierzemy tego kamerę. Siadaj. Bo może tylko jeden zestaw. Ale zapisałem, że było. Ale może tylko jeden zestaw, więc to zdanie. Dobra, bo dostaję 20 pingów, nie zdążyłem was przychwycić. Dobra, co? No wiem, jak tylko cię zauważyłem, to mówię pierdolę. Nie zastrzelisz mnie tak po prostu. To kurwa, w ogóle ten wrak, co tutaj był, to on tu spadł? Jakim cudem?
Dobra. Nie wiem, runda druga? No mogę wam dać, jak chcecie, ty sam tu jesteś. Ja chętnie. Tylko nie rozpierdalaj się już jak w środku, jak możesz, bo tam inba straszna. Spoko. To już po prostu wyląduje sobie to obok, co? Wsiądź do niego, tepnę cię znowu. Dobra. Kurwa, poszło bez pojazdu oczywiście. Czekaj, kto to? W drugą stronę niestety. Dobra, ja lecę do następnego pingu, bo nie nadążam. Jaki mają UFO? To jest pod jeden zatrzymany. Radio? Transport? Mhm. No nie powiem, bo... Transportu na razie nie ma i prędko nie będzie. Furgonetka jest uszkodzona, plus dalej... 70 mają dowódcze i tam już ktoś im siedzi z Meksykańców. Dobra, muszę lecieć, bo dostaję pingi co chwilę. Dowolne użycie broni. Słucham. Bo 10 minut już to minęło. Dobra. Skąd potrzebujecie transportu? Słod, podjeżdżamy do... No, dziękuję. Nie, ja tu idę. Jednostka krajeczna na górze skład, da się nam podróżować. Zgłaszam. Potrzebujecie transportu? Powróciłem do bazy, bo... Odbierdam. Słucham. No, ja już tutaj siedzę trochę czasu, już dobra. A potem jak dostałem, powróciłem na bazę i się opatrzyłem. Dobra, jeżeli się do... weźmie, kłada i my do was jeżdżamy. Rozumiem, że to jest breakthrough, tak? Jakiś pojazd cię? Na łeb. Nie, jeżeli oni tu weszli, to nie, to ja zostaję. O kurwa, co jest? Ręce do góry! Tamto w pomieszczeniu. Czyli tu nasi żyje. Halo, wypuścicie mnie? FSB, FSB, FSB! Pomieszczenie więzienne w bazie, potrzebne wsparcie na tej chwili. Zamykam. Z drugiej strony, chodźcie. FSB, FSB! Halo. Jak mi się uda otworzyć za... Sorry, nie zdążyłem. Boj! Ty nie musisz czego otwierać. Z północy widzę nadlatujący samolot w stronę bazy. Swój. Yes. Ja bym się chował. Kolejna. Nawet wiesz, że to mi uratowałem. Sorry, nie zdążyłem ci nadać perka, żebyś mógł otworzyć te drzwi. Kurwa. Sorry. Ile jeszcze do osiu pomieszy? Rozbiła się. Nie, to było do wojskowych sił powietrza. Chcecie auto? Tak. O, ale czekaj, co robimy? A to nie wiem, trzy osoby tutaj. Ja nie dbam. Weź pan, daj auto i lecimy znowu na więzienie. Ale to mogę się pod was podłączyć? Jo. Dobra. Jak o kto idzie, mi co bierzemy? Macie offroada. Nie wiem, jak chcecie, możecie podkładać dodatkową amunicję, czy coś takiego do plecaka. Albo dodatkowego kała. Kurwa, nie nadążam gazu, nie nadążam. Ja też nie.
Co chwila jest kurwa ping. No. No i kolejny. Nie, dobra, dobra. Hard. Ja jestem psychopatą, ale ty jakieś trzy granice przekroczysz. Ja? A tutaj siły powietrzne, zgłaszam. Nad bazą już krąży nam od 2 minut samolot wroga, znaczy wroga meksykański. Zrozumiałem, za chwilę spróbujemy go przechwycić. Dobra, jeszcze raz, o co tu chodziło z tym pingiem? O paliwo! Paliwo! Ruszy tam, Karol, ruszy okay. Tam. Samolot spadł na ziemię, nie jestem pewien, czy pilot się nie katapultował. Tak, widzieliśmy spadochron, idziemy po niego. Zrozumiałem, bez odbioru. Spadochron jest uzbrojony, właśnie dostałem strzała, chyba że to friendly fire. No i co? Chciało się, kurwa. A, gin teraz. Nie ruszaj się, kurwa! No wszelki. Ładnie cię tam zlikwidowali. Luciłeś tego fokera, jak go zabiłeś, a oni tak wyszli za horyzontu. Akurat miałem kamerkę przy tobie. I cię tak ładnie zdjęli, jak się tylko obróciłeś. Piękne to było. Znaczy nie wiem. Na oko, bo nie liczyłem dokładnie, ale na oko około 6-8. Jakiś. Co to była za żółty furgon? To byli. Wasi. Chyba. Serio? No waszym to, dawałem na pewno żółty. Bo ja kurwa widzę żółty furgon i od razu strów krzaki. Nie, oni mają biało-zielony. Dobra, lecę. Dobra, jeszcze. Nie ty gazu. Pilot wyskoczył i... Domyśliłem się. I zaczął się strzelać z jednym typem zaraz pod bazą. Bo go zmusiłem, żeby wyskoczył. Znaczy z fokerem, zabił fokera, podchodzi, żeby go wylutować. Tak nagle Carson i ktoś jeszcze wychodzi zza horyzontu.
po ostatnich zachowaniach ze strony tych nielegalnych imigrantów wydaje zgodę na dowolne używanie broni. Rozumiem, że autoryzacja Death Force. Tak. Sytuacja jest ekstremalna, używają broni w stosunku do nas, są niebezpieczni, każdy stanowi zagrożenie. O, egzekutor, znalazłem was. Znaleźliśmy Meksykańca. Wiecie co, tutaj się odwala cała wojna z Meksykiem. F-22 raptory latają. No, dawaj, pakuj się. Latają. Widziałem to, widziałem to. O, pink. Que paso? Będą mi przesuwiały. Poczekaj, SSA tylko zrobię. No. Jest na tym, jest na streamie. Dobra. O kurwa, nie mogę. Insufficient resources, dobra, mogę go wkleić? Też kurwa nie mogę? Wsiądźcie do niego, tepnę go. Co tam, znowu rozpierdoliliście koło? Pierdolę, puścili tego wyśmiejącego się Meksykańca. Wiesz którego, nie? Chyba to. Tego takiego ty. To. Ja tu widzę, że też jest pierdolone koło. Naprawdę, co to bliżej? What the fuck? Nie wiem. Co ty robisz z tym? Kogo zabiłeś? What? Nie zabiłem kogo. Ubiliście agenta jakiegoś, widzę? Przesił go. A, już leżał, tak? Brakuje mi nowego koła. Ale ja już wam naprawiłem auto, mogę wam dodać zapasowe. A, dobra. Może nie mogę się odwalać tego, bo te koła z tyłu nie są jak ujtenki. No, te z tyłu się nie rozwalają. Ej, dwa nokto tu są. Jeszcze pan lepiej wejdzie. To ja bym miał budybanki wezmę. Dobra, lecę dalej, jak coś to pingować, nie? Jakbyście nie mogli naprawiać auta. Ty. Ale tu patrole jeżdżą. To ty z nimi jedziesz tam? Taki menel jedzie. Kto to kurwa jest? Do lodówki się to poszedł. Na dwóch jedzie z Kubackiewiczem i TFP. Nie wiem kto to jest. Znaczy dwóch. Jeden. Będzie. Jakiś menel w koszuli, nie wiem kto to. Kiedy był wypadek? Tak, bo Andy mówi się najwyraźniej. Więc ja bym tę misję powtórzył, bo. Kurwa, nie wiesz, mu nie zajmie dobrze polatać. To jest poker. Poker, co tam? Co tam robi? Co? Panie, przyjęcie już latać. Proszę! Proszę! Chcesz trafić do domu? Może być. Do domu? Banana ci dam. Najlepiej jest tego oszlagę. Konie, to są nasi? Ty, nie nasi. Meksykańcy, kurwa! Jest, to jest. Co to jest? Jakie są wykopy? Mamy loże na bazie wiaderko z wodą. Ten spod granicy?
A Radio, z czego ty jesteś cały zakrwawiony? Którymi? Bo okresem jestem. Mamy może na bazie wiadro z wodą i szmatę, bo mnie wkurwia ten więzień. Kurwa, przy VIP-ach takiej rzeczy nie mów. No, przepraszam. Czekam. Co się, co? Czy ktoś powiedział alkohol? Nic, nic, nic. Czy ktoś powiedział alkohol? Nie, lepiej, ja trochę. Wiecie panowie, ja mam korzenie polskie, to jakbyście tak jednak kieliszka, to kurde mnie nie odmówił. Nie, ale bo chcieliśmy oczyścić podłogę, bo więzień na tej stronie. Jest sytuacja kryzysowa, nie? Tak. Co jest? Usunięcie pojazdu i naprawa płotu tego, jego pick-upa. Naprawić płotu, poprosi. Już. No, heavy weapons. Karabin maszynowy. Drugi przepierdolił, fajnie, fajnie. Ale wszyscy wezwani. Jak fajnie się naprawił. Ta policja się przejebała na drugą stronę w ogóle. Magazynek pożyczyć? Tak. Weź mi daj magazynek. Podjeżdżaj i proś, żeby naprawiać. Bo ja muszę to chodzić, bo muszę przystroić. Dobra, lepiej nie będzie niestety. Dobra, jest tacy. Zajebiście. Wypuść mnie! Co się właśnie działo na bazie? Jesteśmy... Mamy przebranych wrogów za policjantów. Nie, 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 oni co byli normalni. Bo chciałeś coś. Innego kończymy czy nie? No to pewnie już... zaraz będziemy kończyć. Po stronie straży to jest kompletne rozprężenie. No ja domyślam się. Dobra, co zaraz chodzi? Będziemy kończyć. Kto z naszych jest na dachu? O, jest tutaj. Co tam? Ukradliśmy auto policjantów i tam podjechaliśmy. Halo. Halo. Co to za pingi były? Samolocik kolejny. Wiecie co, będziemy kończyć zaraz, bo tam już po stronie niebieskich to ciężko jest z organizacją. Dobra, nie? To dajcie panie, jakiś daj nam uzbrojony. Daj nam pełny arsenał, to zrobimy coś epickiego na koniec. Dajcie jakiś uzbrojony odrzutowy, czy co? Nie wiem, Gryfona, czy jak to się nazywa? Macie tę ciężarówkę, jedźcie ją. Nie patrzcie na napis. Teczkę to słod? Gaz, daj nam pełny arsenał. Macie pełny arsenał na tej skrzyni, na którą patrzy ten w niebieskiej czapce. Dobrze. Dobra, ja się zabijam, dzięki za gierkę. Dobra, a czekajcie, bo to jest zwykły, a jeszcze mogę mace'owy. Mace'owy też jest pełny, powinien być. Co jest? Znowu na... Mój murzyński taniec. Mamy... Dlatego opuściłem Meksyk. Panowie, mamy dla was oferkę. Zaraz będziemy kończyć prawdopodobnie, także... Mam już ofertę. Ale ja myślę, oni są być lekko w polskiej ziemi, ale co ja... Ja mam nic na krzyczeć. No nie, przecież widzę, że jedziecie. Halo, co tam, chłopaki? Co to za samochód coś jedzie? Coś do nas jedzie. Coś do nas jedzie. Ej, dawajcie rozpierdolamy. Nie. Żandarmeria wojskowa. Siema. Co to, halo? Co tu robi to? A ja podjebałem. Co jest? Ja halo. W Kolumbii jestem. Żandarmeria przyjechała. Francuski napis mają na drzwiach. Ja podpierdoliłem tę ciężarówkę w Kolumbii, przyjechałem aż tutaj. Ale w Kolumbii nie mówią po francusku. A ja skąd mówię, jak oni tam mówią? Ty, pan, ja z Zimbabwe jestem czarny. Zimbabwe?
Bracie, dobra, panie, bo my tu robimy koalicję. Ja już dzisiaj jestem Amerykaniec. Nasz przyjaciel Carlos, znaleźliśmy go, był radny. I Carlos jest naszym przyjacielem, który daje się do emerytów. Macie to? Macie... A teraz siekło wydajność. No. Cyk. Dobra, podpalane. Stary, ja nic nie widzę. No ja nie wiem, ja podpalałem atomowe krasnale wszędzie, gdzie się dało i tyle. Dobra. Jeszcze jednego. Zajem misz missions. Taki fajnie było. Czyli okazało się, że Meksykańcy przemycali broń atomową, dobra. Tak. Koniec. A to było zajebiste. Grigory, gdzie wy byliście? Dobra, żeby nie było chaosu, chciałbym, żeby tak powiedzmy po jednej, dwie osobie z obu klanów, które były zaproszone, RPG i GSR-u, no plus Bardos jeszcze z kosu jest, żebyście się wypowiedzieli, a potem ewentualnie jak będą jeszcze jakieś inne osoby. Także wyznaczcie kogoś po prostu i się wypowiedzcie. Bo przez te atomówki... jest Miszor? To niech Grigory... Ja sam siebie wyznaczę. Cicho, cicho. Dobra, nie wiem, PRPG niech zacznie. Wybierzcie kogoś, kto się wypowie. To ja opowiem jednego jeden z moich wybrańców. Kazacko było, potańczyłem swoje narodowe tańce, pobujałem się w rytmie muzyki latynoskiej oraz odjebałem paru strażników miejskich, znaczy tych... Gregory, przepraszam bardzo, ale my razem ich odpierdoliliśmy. I uratowałem jednego z braci moich, przebranego za tego operatora straży granicznej, od tego redneka. Tak więc misja kozacka, kozacko. Kozi. No, to ja się wypowiem jako drugi największy z RPG. Bardzo mi się podobało. Co prawda trochę średnio wyszło moje granie meksykańcem, ponieważ 3/4 czasu jeździłem z rednekami. Ogólnie to zrobienia dla chłopaków. Przepraszam, chwilę. No. Mogę? To czy byłeś tym Meksykańcem, którego cały czas kwestionowałem, że skądś cię znam? Ja byłem ten, Carlos. Nawet teraz mam tutaj ten nick, już sobie zmienię. Bo jednego tego strażnika, tego milicyjnego, to cały czas podejrzewałem, że jest jebanym Meksykańcem. No i sobie tyle, fajna misja, dobrze się grały obie części. Dobra, to teraz z GSR-u ze dwie osoby. No to tak, ja się wypowiem jako jedno z tych wybrańców, więc tak, misja naprawdę mi się podobała. Na początku była lekka spina z tymi końmi, był dużo śmiechu, dużo zabawy. No moi mnie skasowali w sumie dwa razy, bo mnie przejechali, ale to tylko przypadkiem. A tak, to później mi się zaczęło podobać, jak żeśmy w sumie zdradzili Border Patrol, bo to co żeśmy patrzyli i co się działo w waszej bazie, wybuchy, myśliwce i tak dalej, to żeśmy sobie pomyśleli, że zrobimy sobie własną kontrabandę. I ogółowo żeśmy zgarnali chyba 3 tony kokainy, $1,000,000 i tak dalej, i tak dalej. No i żeśmy znaleźli naszego przyjaciela Carlosa, czekajcie, Soltona, którego postanowiliśmy nie zabijać. I Carlos był bardzo dobrym człowiekiem, więc żeśmy go na szybko zwerbowali do swoich sił. Oczywiście cały czas żeśmy jeździli zesrani, bo wy żeście przyjeżdżali cały czas z Border Patrolu na naszą farmę i przy bezpośrednio przy granicy żeście nas kontrolowali. I Carlos po prostu czasami nie wytrzymywał i musiał coś po hiszpańsku zacząć pieprzyć. No i Carlos cały czas nam tutaj dogadywał i musiałem go uciszać.
No i później o głowę to mieliśmy plan, żeby wpaść tam do bazy Meksykańców i się z nimi ugadać, że zamiast za to, że nam dadzą narkotyki i pieniądze, to ich będziemy przemycać. No ale zamiast tego to spotkaliśmy Gregoriego i kogoś jeszcze i jakieś tam latynoskie tańce leciały, no i już wszystko skończyło. Właśnie, kto podjebał radio i puszczał Laku Karacza cały czas? Bo ja nie mogłem się skupić, bo cały czas leciała muzyka. Ja, świetna wojna psychologiczna po prostu. No, głowo to... Kwintesencja. Dobra, dobra, dajcie koledze skończyć. A głowo co do współpracy między chłopakami z milicji, to nie wiem, że to bardzo dobrze się bawiłem. Tyle jako jeden z przedstawicieli. Brawo. Może ktoś z Border Patrolu od Kieseru? Może Redu. Ja. No, Redu. No ty. Na pewno nie ja. Kary, dobra, wózek. Dobra. Wózek. Zamysł całego, całej misji był super. Ja nie wiem, tam chłopacy ode mnie się super bawili. Ja sobie trochę zrywałem zabawę, znaczy inaczej, zacznijmy od początku może. Kurwa, co się uśmiałem z tymi imigrantami tam przy tym murze jebanym, czy tym ugryzaniu. Pozdrawiam świętego Mikołaja i jego kurwa. Święty Mikołaj, jego kurwa krasnale pomocnicy. No się uśmiałem, ale w sumie no trochę nam zaczęło odpierdalać. A ja mam tak, że jak ja na początku odpierdalam, a potem jak chcę się już tak w miarę normalnie zagrać, to po prostu nie potrafię. I sobie ten zjebałem trochę rozgrywkę, ale no, cały joint mi się ogólnie podobał i tam chłopacy też się ode mnie świetnie bawili. Nie wiem jak Słod tam się bawił, ale no ode mnie tam skurczybyk i tak dalej, to było super i dzięki za rozgrywkę i więcej takich. No oj, zdecydowanie więcej. Dobra, dzięki. Mam nadzieję, że większość się podobało, no bo tu każdy miał pewnie trochę inne wrażenia tam. Każdy co innego doświadczył. Jeszcze chciałbym, żeby ze dwie osoby od nas się wypowiedziały z armawki, a potem to już jak ktoś będzie miał coś do dodania, to proszę bardzo. To nie wiem, Carlsen na pewno był dowódcą, jeżeli jeszcze tu jest w ogóle. Jestem. I ktoś jeszcze tam się wypowie. Dobra, najpierw Carlsen. To z mojej perspektywy to straszny chaos był w Straży Miejskiej. Koordynacja z milicją w zasadzie nie istniała. Przede wszystkim zagrałbym to jeszcze raz. Bo to, że nie istniała, to nie jest ani nasza, ani ich wina, tylko po prostu milicję wrzucił też do Bluforu, dał nam jakieś długie radia, więcej długich radiów, bo ja musiałem przez pół rozgrywki koordynować wszystko przez Andyma, bo on nie wiem, dlaczego nie było kontaktu. Dałeś tam częstotliwość, a wy mieliście te radia Bluforu, nie? A my mieliśmy radia Indoru. Tak, dokładnie, o to chodziło. No, nie miałem nawet czasu, a też Armet nie przygotował żadnych stref, żadnych nic. Wszyscy się rozjechali, w zasadzie nie było wiadomo kto gdzie jest. Bardzo szybko nam się pogubiły zasięgi, nie łapaliśmy się, tak jak mówię, no Andym wszystko musiał koordynować. Później jak dostałem długie radio, no to było troszkę lepiej, ale też no, bez rewelacji. Zagrałbym to jeszcze raz, ale bardziej to wszystko zorganizował przynajmniej ze strony borderu, no bo co, no Meksykańce to w sumie dzida, lecimy i chuj. A jednak Straż Graniczna czy milicja to powinna mieć jakieś strefy i tak dalej, no jakaś, no żeby każdy wiedział co ma robić, a nie że jedziemy i szukamy, jak się trafi to się trafi, jak nie to chuj. W sumie chyba tyle. No tak, koniec. Dobra, ktoś jeszcze od nas? Ja się mogę wypowiedzieć. No Hunger, to ja będę w naszym imieniu mówił. My jeździliśmy właściwie z Hungerem cały czas parami, znaczy w parze i no moim zdaniem mapa trochę była za duża, bo no po prostu było trochę za mało tych border patrolowców na tą granicę i my chyba przez pół gierki nie widzieliśmy akcji, ale tak jak już akcja była, to uśmiałem się kompletnie, więc i naprawdę miałem dobrą zabawę. Pozdrawiam Gaza i Stazy. Co? No bo tak, no to opowiem tak, że ze Swatem złapaliśmy imigranta, którego grał Gazu i stwierdziliśmy, że Gazu się stawia, więc założyliśmy mu stazy na nogi. Ej, sam rośnie, jest to Tezarem postrzelony. Panowie, jeszcze wrócę, przepraszam.
jeśli chodzi o mapę, no to kurwa te nasze pojazdy. No ja wiem, te skały były 7 razy musiał interweniować, bo się rozpierdolił koła. Ja bardzo przepraszam Gaza, że tak pingowałem, ale Ty spingowałeś 2 razy. Ale taki karsenik to chyba 50. Nie no, 7. Jeśli mogę coś od siebie jeszcze dodać, to jak ja sobie to wyobrażałem, to że będzie to bardziej zbliżone do tych checkpointów, gdzie po prostu sprawdzamy pojazdy i tak dalej, nie? A nie samo jeżdżenie wzdłuż płotu i czekanie aż się coś stanie. Checkpointy na pewno można zagrać, nie? Tylko że to inaczej, raczej można by było to połączyć. To byłoby fajne, że siedzimy jednak w tej bazie i siedzimy na tym checkpointie i po prostu czasem trzeba wyjechać, bo się okazuje, że brudas poszedł do czegoś takiego, to raczej nie gracze jako gracze, tylko Zeusi, po prostu nie wiem, z 6-8 Zeusów i w ten sposób się bawić, bo tak, to logistycznie moim zdaniem było strasznie chujowo, jakby co chwilę trzeba było się cofać, zmieniać pojazdy. No, co zmieniać, do mapy, no to myślę, pojazdy. Że o 1/4 mogłaby być mniejsza i mniej tych kurwa nawet, kamieni. Nawet mniej kamieni po prostu. Tak, bo mówimy, jak leciliśmy tą Helką, to średnio co niecały kilometr jakiś quad albo pick-up z Rosji jadą na mnie kołami. Ja znalazłem w ogóle pick-upa Border Patrolu gdzieś za płotem, nie? Leżą na granicą. Tak, to też widzieliśmy. On tam leżał na plecach, zaraz ci dam powiedzieć, ten offroad tam leżał, czy tam ten pick-up leżał na plecach, dlatego że w pewnym momencie jakiś oddział, który tam przewoził tych dwóch roboli, się spierdolił, ja podjechałem do nich naprawczym i jak próbowałem go postawić, to nie szło, najpierw go skopiowałem, wkleiłem, patrzę, nie ma go, no to stwierdziłem, że tam zroleplayuję, że im postawię tam tego, co im się wywrócił, po czym patrzę, a on tam kurwa za tym płotem leży, nie? I ktoś tam skomentował, a co on tam robi po drugiej stronie. No, to tyle. Egzekutor, możesz powiedzieć. Ja w sumie następny Border Patrol, taki ciekawy pomysł bym miał na granicy koreańsko-chińskiej, jeżeli by się dało. Ale to już właśnie raczej, nie wiem, jakieś checkpointy. Tak, właśnie o to tak, chodzi. Border Control graliśmy wcześniej u nas, tak, nie? Tak, właśnie. Tam to polsko... zagrało, bo... Ja też bym chciał iść te pole minowe. Albo Polska-Ukraina. O. Tak, chętnie bym to zagrał, taki Border Control, bo jeszcze nigdy w sumie tego nie grałem. Można zrobić, jak nawet w ramach Joint Opa, nie? Dobra, to tyle. Jeżeli ktoś chce iść, to może się rozejść. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to ja posiedzę, posłucham, nie? To ja bym chciał jeszcze odnośnie tych kładów. Paliwo strasznie schodziło, koszmarnie wręcz. Ale to za darmo akurat. To jest niestety kwestia moda. Te sześciokołowe kłady, one no po prostu tak działają, nie? Niewiele jestem w stanie z tym zrobić. Musiałbym robić patcha do moda, nie? Także no to jest do zrobienia, ale... No i właśnie w tych samochodach się nie dało kół wymieniać, także... Mógłbyś przynieść, że było na papierze. Kłady nie przewidują współpracy z Ace'em, dlatego. Znaczy, ja z tego co sprawdzałem z poziomu edytora, to w tych samochodach dało się zmieniać, bo przynajmniej przednie, ale tyle się nie rozpierdalały w ogóle. Możliwe, że nie we wszystkich, no. Generalnie te pojazdy z tego moda też są bardzo elo, są też bardzo pobugowane z tego co widziałem i wytrzymałość w nich była zero. One parę razy no, niszczyły się tam kamisko z jakimś jeszcze. Pokazał mi, jak rozjebali wszystkie 4 koła o krzak na przykład. Kto jeździł układami? Tam nic nie było. Nic nie było, dobra. Wszyscy jeździli układami. Jeszcze naprowadzaliśmy jednego samotnego sportowca. Ja przez całą grę byłem przebrany za gościa, co jeździł na kładzie i uciekłem. Generalnie pozdrawiam Słot, który się kurwa w pewnym momencie rozdzielił. No tak, tylko że wy odjebaliście, ktoś mnie trafił po prostu w głowę jak jechałem i straciłem przytomność, po prostu wjechałem w prawo. No i oni pojechali dalej, ja wysiadłem z tego kłada, wyrzuciłem broń, bo stwierdziłem, że moja postać nie umie używać broni, jest zbyt murzyńska. Ja cię odjebałem, bo goniliśmy jeszcze drugiego, nie? I nie mieliśmy czasu sprawdzać, kto tam jest. To leży, wygląda jak trup za kierownicą, to gonimy drugiego, nie? No to ja pojechałem kładem wzdłuż jakiegoś koryta. Bo zostało dwóch i była ta sytuacja, że was gonił dokładnie ten oddział, który odjebaliście i za który byliście przebrani, nie? Ukryłem się na górze i patrzyłem na wasz posterunek i patrzę, że tam jacyś budowlańcy, no to myślę, że to imigranci.
miałem też bekę z jednej sytuacji, jak jechaliśmy jako Border Patrol gdzieś tam mostem w nocy i nagle widzę, że jedzie pomarańczowy pick-up na sygnale, za nim czarny SUV z otwartym bagażnikiem i sobie siedzi jakiś golas z tyłu i za nimi dopiero trzy kłady chyba. Ja tak się zatrzymałem, patrzę, tak jak oni się mnie pytają tam, czemu ich nie gonicie, nie? I ja na początku nie wiedziałem, o chuj chodzi. I dopiero potem się zorientowaliśmy, że to jakieś zbany były właśnie, jechały na granicę. Ej, Gazu, mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś ze mną, jak grałem psychopatę. Chuju, moje kolano. Ja dostałem z Karolem PTSD. Ej, Gazu, a pamiętasz ten pierwszy raz, jak próbowałeś uciekać? Co, zabrałem go na stronę, Hungera? Wypierdalaj. No nie, to wtedy dyskutowałem z nim, żeby wziąć od ciebie pieniądze i cię puścić. Mieliśmy cię puścić, ale ty zacząłeś uciekać. Nie grałem się tylko... Dobra, chcieliśmy takiego skorumpowanego glina roleplaya zrobić. Kto wypadł z białego vana? Niedaleko za mostem. Co? Totalnie widzieliśmy, jak biały van jechał i w którymś momencie ktoś się z niego wysypał. Dobra, ja mam słowo do Gaza i Armeda. Kiedy jechałem tym quadem przez tą pustynię, gdzie okazało się, że obok mnie było cztery Meksykanów i mi mówiliście takim szeptem, że są po mojej prawej, tak samo z budowy, jak tam wisiał. Ja byłem tam zupełnie przez przypadek, słuchaj mordo, naprawdę tego quada znalazłem, bo szedłem z buta na tą farmę z powrotem po tej jego prawdziwą samochód. Mi Gazu powiedział, że ty tam do nich jedziesz, nie? I dlatego ja tak podatywałem. Wiesz co, to wyglądało tak, śmigłem nad nimi wisi, nie? Myślałem, że miałeś jakąś komunikację ze śmigłowcem. No, miałem policyjne radio. Ty idealnie tak jechałeś, idealnie w ich stronę w pewnym momencie. I po prostu chciałem, żeby była jakaś interakcja tam, bo brakowało mi screenów generalnie. O, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Kto to był tym samotnym milicjantem stojącym na górze, któremu zajebali pick-upa? Misza. No to ja. I ty serio byłeś samotnym jeźdźcem? Tak, tak. On, kurwa, on nawet nie miał pojęcia, jakie ma częstotliwość radia w ogóle, kurwa. No, słuchaj, chcieliśmy wyciągnąć od niego to info, żeby się skomunikować, bo w ogóle, ja jest dziura w płocie. Ja cały podbiłem z kimś do niego. Ze mną. I wiesz, nie, wcześniej byłem z, nie pamiętam, z kimś właśnie z Arbawki. I no tak, wiesz, pytamy się go, kim on jest i no, bo on mówi, że on jest samotnym strzelcem i tak sobie patrzy. No stwierdziłem, że dobra, chuj, to my idziemy dalej, będziemy czekać na egzekutora, aż przyjedzie. I nagle z tyłu słyszę, jak on biegnie i krzyczy, że mu zajebali pika. Ja wciąż nie wiem, jak, kto mi to zabrał, ani w ogóle skąd się ten człowiek wziął, bo koło mnie było właśnie tych dwóch policjantów, to stwierdziłem, że oni robią ten chaos. On mnie jeszcze zapytał, czy może ukraść ten pojazd, bo ma boltkatersy, nie? Ja mówię, no tak, on odjeżdża, a ja patrzę, ty tam z góry zbiegasz, ja nie widziałem, że tam jesteś w pobliżu w ogóle. W ogóle ktoś chce pozwolić tych wszystkich policjantów. Armed, kto to był? Skąd nie wiem, ja musiałbym na streamie spojrzeć. Tak? Nie znam. Bo ja tam stałem i nie było szans, żeby się prześliznął, bo to było otwarte bo pole. Bo ktoś biegł właśnie na tym, wiesz, na tym szoku, nie na tej emocji, schował się w pewnym momencie, ja gadałem z Miszą i nagle my schodzimy i słyszę właśnie, że ktoś ucieka tym żółtym. Właśnie, ma ktoś w ogóle tego link do transmisji? Ja jak wrzucę na YouTube'a, to podeślę na pewno na ten kanał interklanowy u nas na Discordzie, to tam przekażecie, bo jest WZ i jest Gregory na tym... Spoko. Na tym Discordzie. Nie wiem, ja tylko żałuję, że nie było mnie na bazie, jak się mój odjebał. Wyślij zaproszenie na ten Discord. Generalnie to brawo dla tych, którzy wykombinowali, że jak się biegnie na Emotion Skirt, to ma się nieskończoną staminę, nie? Głównie armawka z tego korzystała, z tego co widziałem, jednego udupiłem komrada. Więc beka dostał z shotguna w plecach, taka fajna chmurka poleciała. A komrad grał? Jest tak, na slamsach, ale dajemy dostęp tam tylko do interklanowego, ktoś nie jest na armawce. Mi się strasznie podobało, jak podatywaliśmy śmigowcami, ci wszyscy korona siedzieli w krzakach, potem się chowali. Albo odlatywaliśmy trochę, odwracaliśmy się tyłem i mieliśmy nadzieję, że wstaną i pójdą dalej, a mieliśmy kamerę czysto. My jeździliśmy sobie na tej granicy, tam jest cisza, nie? Co jakiś czas tylko na long radio słyszę tą La Cucaracha i przerywane jest właśnie, że o, wjechali ten terroryści do bazy, o, ktoś wysadził budynek, o, coś tam się rozjebało, a my sobie jeździmy